Nie jestem bananowcem, który ku... to daj mi na Jordan, mm -hmm. Stary. Gdybym powiedział do, do taty daj mi, to bym dostał w japę od razu. To by ci dał. Dał w japę, tak. Coś, ty, nie, mój tata jest bardzo ch charakternym gościem i było tak, ile? Tyle i tyle. Okej, okay, dam ci, yy, dam ci na połowę. Oglądać program, którym ludzie oglądają Incepcja. No i k***a, ku... ale się ogląda. I to bardzo dobrze się ogląda. Tak. Freak fighty, Klaudem Emanu, no się ogląda. To się ogląda, tam się ogląda. Boże, kochany, co jeszcze? Dzień dobry, to fajne też się ogląda. Mm -hmm. Ja Obecnie się nie. wtedy upadłem, przewróciłem, złamałem trzy krzesełka. Tak? No. Ja o tym teraz tobie opowiadam. Gdybym miał z tym, wiesz, gdybym, myślę, że gdybym miał z tym problem taki wtedy, że to byłby mu system obronny, nigdy w życiu nie wyszłaby takiej historia na światło dzienne. A ja teraz się tak samo śmieję, jak wtedy się śmiałem. Tak? Mm -hmm. No bo co miałem robić? Powiedz mi tak szczerze, miałem płakać nad tym, że ważę 200 kilo, to co miałem zrobić? Miałem sobie odciąć ten brzuch, mhm. w tamtym momencie już nie złamać tego krzesełka. Dzień dobry, Mateusz Witam, Borkowski dzisiaj u mnie. We własnej osobie, we własnej osobie odchudzonej i to dosyć mocno. Ale zanim ogólnie do tego przejdziemy, to ja mam jeszcze parę, parę, parę różnych tematów do, e, do poruszenia z tobą. Mm. Przede wszystkim chciałem zapytać Cię, bo w niektórych rozmowach już tam o swoim dzieciństwie mówiłeś, że byłeś grubym chłopakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skąd u Ciebie w ogóle wynikało to, że jako dzieciak byłeś otyły? Ty miałeś, nie wiem, jakieś takie wzorce w rodzinie, predyspozycje, predyspozycje, może, predyspozycje tak cokolwiek? Nie, no dobra, będziemy normalnie na luzie gadać. No. Wiesz co... Ciężko to powiedzieć, bo rodzice są do tej... Znaczy, no właśnie widziałem na Instagramie Normalni z ludzie, tak, tata no. normalnie, tak, może teraz troszeczkę się tam gdzieś e, e, brzuszek mu pojawił, no już facet ma 70 lat prawie, wiesz, mhm. no czego sobie w życiu będzie ża żałował, kocha słodycze, e, no i kocha, no ponad wszystko kocha. No, mama normalną kobietą jest. Wiesz, u mnie dziadek, świętej pamięci, yy, tata mojej mamy, był bardzo dużym facetem. No, mm -hmm. takim, takim, może nie takim wielkim jak ja w szczycie, ale był dużym facetem, bardzo wysokim i, i takim, no, postawnym, że się tak wyrażę. No i ja chyba po, po nim tak odziedziczyłem te geny, że od dziecka, wiesz, gdzieś tam, no, miałem tendencję do tycia, rodzice z tym walczyli jak mogli, ale no, walka była nierówna, bo. Wiesz, ja jako dzieciak no, gdzieś tam latałem, biegałem nie dało się mnie upilnować, więc mhm. ja mówię, ja leciałem na trzy obiady, u prababci, u babci i u mamy. Tak? <grym> no. W pewnym momencie jak, jak, wiesz, moi rodzice to wszystko tak jakby załapali, że ja idę w taką złą stronę, próbowali z tym walczyć, to pojawiło się basem, judo, no zajęcia, właśnie. sport. Mhm. No ale ja dorastałem i byłem nastolatkiem, a bycie nastolatkiem wiąże się z różnymi aspektami życia i bycia nastolatkiem, no i niestety tak to poszło. Więc mm -hmm. byłem zwykłym, normalnym nastolatkiem, który był, wiesz, yy, ciekawy życia, no. Wiesz, o czym mówię. No. No, Tam, no, rozumiem, czemu... Imprezy, alkohol, różne rzeczy takie. Tak, i to ci się, to nastoletnie życie, takie imprezy, alkohol no, przeciągnęło dosyć długo. No długo, 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 do 31 roku życia I wtedy sobie właśnie zrobiłem operację, ale... Od małego to się za mną ciągnęło, to mi towarzyszyło gdzieś. Może to nie, by, bo, może to nie był mental w jakimś sensie, że ja po prostu miałem mentalność yy, grubasa, tak to nazwę, tylko no, po prostu zwyk, zwykłe życie, takie codzienne, tak. Jadłem, nie zwracałem uwagi, mm -hmm. tak? bawiłem się, pomimo tego wiedziałem, wiedziałem i widziałem, że ty je no to nic z tym nie robiłem. No. A to nie, nie było też tak, że nie wiem, że za dzieciaka były jakieś, nie wiem, e, kompleksy, smutki? Nie, zajadałeś? nie, 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 Stresy. Mhm. No tak, no może, może. Na pewno, nie wiem, nie chcę tak do końca też mówić, wiesz, mhm. szufladkować. Ale mia ale tak, do, tej, do tego bym się mógł przychylić, że Byłem gościem, który zażerał smutki. Tak, o tak, tak. Do tego się bym mógł przychylić, tak. I może nawet nie przyznać, no bo tu nie ma niczego, tego nigdy nie ukrywałem, ale no tak, przychylić tak. Że gdzieś wiesz, ten cukier. Zjesz, poprawi ci się humor, troszeczkę, troszeczkę cię postawi na nogi, i masz wrażenie, że twoje smutki gdzieś tam odlatują, tak? No, no coś w tym stylu. Mm -hmm. Ale tak ogólnie. Ale ty byłeś akceptowany przez lubieśników o tak. Tak, ale wie... no, no, oczywiście. Z tego że co tak. ja tam słyszałem oczywiście, w tych rozmowach. Że tak. Bo wiesz, u mnie ja, ja byłem też swego czasu grubym dzieckiem, tylko że ja byłem od leków spuchnięty, że tak powiem. O. I ja przez to miałem yy, no, przygody różne. To ja też nie schudłem. Nie, nie, Bo nie. nie, nie. Tak, to jak tak jak wiesz, nie byłem nigdy jakoś w ogóle prześladowany. Zawsze mhm. wiem, że to co powiem teraz może być dosyć mocno kontrowersyjne, ale i jakoś tam źle odebrane, ale nie chciałbym, żeby to ktoś źle odebrał. Ja nigdy nie odczułem presji otoczenia na swojej skórze. Ja nie wiem co to znaczy e, być smutnym przez słowo gruby. Mhm. Nigdy nikt mi nie obliża. Przepraszam. Obliżali mi wtedy, kiedy były sytuacje takie wiadomo, nerwowe konflikty, tak, ty grubasie, ty grubasie, okej, okay. ale nigdy nie byłem dla nikogo gruby, że z taką pogardą, mhm. że jak byłem na przykład ktoś tam do mnie przez przypadek powiedział, bo mnie nie znał, bo wiedział, że na przykład nikt do mnie tak nie mówi, no to nie mówił tak tego w pogardzie, tylko tak jakby po ksywce, bo myślał, że mamy jak każdy otyły gość, ksywek gruby. I to nie, nie, nigdy nie odczułem. Wiesz, dlatego może nigdy nie miałem kompleksów. i dlatego może się do, do e, może dlatego doszedłem do wagi 250 kilo, bo nigdy nie czułem presji otoczenia, bo może gdybym czuł tą presję, lekki, lekki takie wiesz, lekki, może nie hejt. No taką presję, że ktoś mówi na mnie gruby, ja już mam tego dość. Mm -hmm. To wtedy może bym się szybciej zmotywował. No ale jak nie czujesz tego, no to. A za nastolatka nie było tak, że wiesz, że no kurde, chciałbym się pogodować z dziewczyną, wyrywać i tak dalej, warto by było z sobą coś zrobić? Nie. Nie? Nie, nie, ja na co nie zwracałem uwagi. Uważałem, że moja charyzma, głupota yy, życiowa, <noise> taka wiesz, ten, ta głowa pełna marzeń i pomysłów życiowych i nie tylko. No, wygra z tym, że mój wygląd się nie liczy tak naprawdę. No, mm -hmm. no bo tak naprawdę się. Wiesz, no, będą no, tu ludzie się odzywać, że to tak płakne, to... takie słowa wielkie, ale no. Sam dobrze wiesz, że ten wygląd przemienia charakter i jednak podejście do życia zostaje. Tak? Ja, ja, zawsze to, no. ja zawsze tym tropem szedłem, no. więc wiesz, nigdy nie miałem problemu z nawiązywaniem kontaktów z kobietami i szczerze nigdy nie. Zwracałem na to uwagi. Jak mhm. podchodziłem przysłowiowo pogadać z kobietą, czy ją poznać, to wygląd, na przykład mój, czy on, ja jej się podobam, to było kryterium, no ja w ogóle tego nie brałem pod uwagę. Mhm. W żaden sposób. Ja po prostu, wiesz, szedłem ze swoją e charyzmą i... No I czekałem na efekt. No, tak, no bo ważąc 200 kilo, co ty mogłeś nawojować wyglądem? No. Musiałeś coś dopowiedzieć. No więc tak, ja, no. na w miarę inteligentnych chłopak, za jakiego się uważam, stwierdził, że, stwierdziłem, że jeśli nie wyglądał, to muszę coś dopowiedzieć. Ale kobiety lubią charyzmy i poczucie humoru tak naprawdę, nie? Często, tak. Jest, często jest tak, że nawet możesz być najprzystojniejszym, a jak jesteś kawał chama i tak dalej, no to... Ron kojarzy no. kojarzysz gościa? No. No, tą historię ci mogę przybliżyć, tylko tyle, że był niewysoki, nie był, nie wyglądał, a miał dużo kobiet. Dokładnie. Mówiłeś, wspomniałeś wcześniej o głowie pełnej marzeń. Jakich marzeń była ta głowa pełna? No wszystko. Kurde, ciężko to streścić. Naprawdę, ja mam do tej pory dużo marzeń. Mm -hmm. Zresztą o, o wszystkim o wszystkich opowiadam. Kindze, tak naprawdę ona jest na bieżąco, ona by musiała to powiedzieć, bo mm -hmm. u mnie jest tyle pomysłów, tyle marzeń, takich marzeń drobnych, wiesz, do zrealizowania, nie? Takich, że nie wiem, a chciałbym sobie kupić jakiś tam rower, coś pomalować, porobić. To jest do, to jest do wszystko do zrobienia. Ja tam nie mam jakichś górnolotnych marzeń. Tam nie interesuje mnie jakiś Goldstream 550, wiesz. Mm -hmm czy, kurde, kawałek Lambo wyspy, Urus. Lambo Urus, no. Lambo Rus to jest tak naprawdę Audi Q7. No, dokładnie. Q, przepraszam, Q8. Q8, tak. Q8 tak, no. tak, tak. tak. Także nie jest to dla mnie, wiesz. Na przykład takim moim marzeniem było mieć Mercedesa 124 mhm. i sobie kupiłem ostatnio właśnie 80, z 88 roku i to jest dla mnie takie marzenie, wiesz. No. Ten blik, ten blikt tych błyskotek i tych ee, Rzeczy takich ultra drogich, no spoko. Chciałbym mieć na przykład Rolexa. Nie mm -hmm. wiem, no na... przyburacze. Okej, okay, stać mnie nawet na mm -hmm. niego. Mm -hmm. Ale tak wczoraj wchodzę, patrzę, jak master dwójka 123 tysiące i moje, wiesz, moje serce handlowca i wiecznego i, wie, i, wie, i, wie, i wiecznego, wiesz, yy, gościa, który patrzy na złotówkę z trzech stron i zawsze ją gdzieś stara się zainwestować i coś zarobić, mówi: po co ci to? Mm -hmm. No po co? Przecież ten zegarek, który masz, tego g na ręce za tam parę złotych, pokazuje tam samą godzinę. No i widzisz, no ja wolę na przykład, o, coś mhm. takiego. Ale na przykład moim marzeniem takim był ten Mercedes za tam no dosłownie parę tysięcy, który ktoś mhm. by powiedział stary grat, nie? A dla mnie to jest coś pięknego, coś, coś w czym czuję się świetnie. I nie mówię, żebym nie chciał mieć Ferrari stary, czy czy nie mieć Rolex'a, tak, bo każdy z nas o tym gdzieś marzy i to jest ikona na przykład motoryzacji Ferrari, tak? Czy ten Rolex koszt, wiesz, pracy czyjeś. Ale no wolałbym mieć domek nad jeziorem, mm -hmm. szczerze. Ale yy, smutki i szczęście przeżywasz tak samo w Mercedesie jak i w Ferrari. Się no tak, nazywa, nie? tak, no. <laughs> Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi jeszcze o twoją młodość y, judo, czemu akurat na przykład judo, Z a nie przypadek. piłka można? Przypadek? Przypadek, tak. Bo ty ja widziałem, że ty jesteś zapalony kibicem, sobie co, nieco. chodziłeś swego czasu? Kurde, chodziłem, chodzę, ja to tak wiesz, sport, sport przeżywam raczej ze swoim tatą, który jest zapalańcem mhm. sportowym, ogląda wszystko i my razem mhm. pracujemy i tak się przyjaźnimy ze sobą. I on, on mi zawsze on mi robi taki, wiesz, skrót tygodnia zawsze. Mm -hmm. Ja jestem na bieżąco, ja oglądam tam formułę, formułę 1, różne sporty, ale czemu judo? To jest ciekawa historia, nie wiem, czy pewnie Kinga też ją pierwszy raz usłyszy. No bo ja się nie, nie dokopałem tego. Nie dokopałeś się, to jesteś pierwszy, to jest, to jest dziewiczy, dziewiczy wywiad w tej Takie kwestii. Takie rzeczy tylko u mnie. Tylko u ciebie. <laughs> Byłem z mamą na bazarze. Kieleckim, duży bazar, na którym kupisz od ruskiej pepeszy po nowe majtki Harvey Kajwen, tak? Wszystko, cebulę, wszystko. Wierzęta. I są kury kaczki, no myślę, że grubszy inwentarz nie wchodzi w grę. Mm -hmm. Ale idę z mamą, byłem z mamą po jakieś warzywa, bo niedaleko mamy firmę, no parę set metrów. I jako sie, szóstoklasista wtedy poszedłem, pamiętam ja gdzieś. I mój trener, Marian Blicharz, sprzedawał tam buty. Idąc alejką z mamą, on złapał moją mamę i powiedział: Halo, proszę, chwila. Momencik, musimy porozmawiać. No i popatrzył tak, na mnie wziął mamę na bok. Proszę panią, ja jestem trenerem klubu Gwardia Kielce, Świętokrzyski Klub Gwardia Kielce na stadionie błękitnych, wtedy teraz korony. I pani syn ma predyspozycję: ja Jestem trenerem judo, proszę go przeprowadzić, bo on jest kawał chłopa i możemy coś z tego zrobić fajnego. No i fajnie było, fajnie było. A ja powiem, ci, powiem Ci jeszcze jedną fajną ciekawostkę. Damian Nagana, mój przyjaciel mhm. z kanapy, trenował u tego samego trenera w tym samym okresie, tylko trener mój jeszcze prowadził zajęcia w miejscowości Kowala pod Kielcami, teraz dzielnicy takiej mhm. Kielc, teraz. Tam, gdzie Damian mieszka, tam, gdzie ma rodzinny dom. I Damian też tam ćwiczył tego trenera. Tam się poznaliście, czy nie? Nie, nie. Nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. dopiero na kanapie y, u mnie w domu. Od słowa do słowa na którymś odcinku to wyszło. Po tylu latach. Mhm. No i mama tak pogadała z tatą. Moi rodzice to, wiesz, tacy ludzie, którzy zawsze muszą wszystko razem porozmawiać. O wszystkim razem porozmawiać i, i jakby podjąć decyzję razem. No i puścili mnie. I tak się zaczęła przygoda. Przepraszam. Tak się zaczęła przygoda. I trwała no ile? Z... No ze dwa lata. Mhm. Trzy? Kurde, nie chcę tu gadać, ale muszę to sprawdzić. Dobra, bo ja, ja nie chcę później wy, 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 wyczytywać tych, wiesz, tych komentarzy, że wiesz, cukry, yy, owoce to też cukry, nie? Pierdykam. Jak to zobaczyłem, mówię Boże, kochany. Że nie wiem cukrów, tak, nie wiem jem w ogóle badanów, ja... no. Nie, ale wiesz, ja rozumiem, tak, że rozum, no, tak, rozumiem, o co ci nie chodzi, tak, się w rozumiem, temat. o co ci chodzi, Chcę to... być z tobą szczery mhm. i może to zostawmy tak w tej kwestii, ile trenowałem, mhm. muszę to sprawdzić. Mhm. Ale przypułeś? By wiesz co? Ja chodziłem tam nie... ja nie przywiązywałem wagi do medali. O, może okay. tak, nie chciało mi się na początku później znowu mi się chciało, takie miałem, wiesz, sinusoida taka. Mam być szczery. Chodziłem, po prostu chodziłem. Trenowałem, wczuwałem się na tyle, ile mogłem, na tyle, ile chciałem, mm -hmm. ale nigdy nie, jakby nie postrzegałem tego jako sposób na życie. Mm -hmm. To było bardziej takie dla mnie rozrywka, o. Tak jak hmm, idę, wiesz, tak jak hmm, siedzenie na kanapie. Dla mnie jest naprawdę rozrywką. Tam ludzie różne komentarze piszą na ten temat, że na pewno ściemniam mi w ogóle i... Wiesz, żyję tylko z tego, zarabiam miliony i w ogóle jestem jebaną gwiazdą, sorry za francuski. A tak naprawdę to jest dla mnie rozrywka i dla chłopaków. Ja się cieszę, jak Marek z Damianem przychodzi, wiesz, i, i oglądamy sobie telewizję. Naprawdę się cieszę i to jest dla mnie fajne. A robię co innego w życiu. I tak samo to było to judo. Uczyłem się, ale... Nie przywiązywałem do tego wagi, że to będzie sport, który chcę ćwiczyć namiętnie i chcę po prostu poświęcić mu życie. Mhm. A pamiętasz kiedy, kiedy pierwszy raz spróbowałeś alkoholu tak, żeby się rzeczywiście 16 napobić? lat miałem wino piłem z chłopakami mhm. w lesie i paliłem pierwsze szlugi eee, chyba nawet wcześniej, w wieku 15 lat. Pamiętam, że mama ode mnie wyczuła i <laughs> zastosowała karę taką, że e, będę spał na dworzu, bo paliłem papierosy i pamiętam, yy, wiesz co mnie uratowało? własny tata, który się śmiał za drzwiami ze mnie. No, wiesz, to, to jest śmieszna historia. No? A pamiętam, jak to pierwszy raz piliśmy to wino. Pamiętam, jak dziś to był yy, lipa z miodem, mm -hmm. tak? Lipa z miodem. I mój kolega, który, yy, no, był w bardzo, bardzo mocnym yy, uderzeniu po... Yy, w jednym kubku powiedział, że idzie do domu. Mhm. No i to była cała misja, żeby go, bo się przestraszył. Mówiąc dorosłym językiem, złapał bet Tripa Aha. i trzeba było go po prostu utrzymać. I przywiązaliśmy go do drzewa. No był cyrk, no. Szesnastolatkowie w lesie pośrodku niczego. No, mhm. fajna sprawa. No i to było wino wino lipa z miodem. Alkohol yy, taki ciężki no bo wino nie jest ciężkim alkoholem. Mhm. Chyba jakoś później. Ale ile nie? Nie tak jest tak, alkohol. Piwo mówią, że piwo no nie, to nie, alkohol, nie, nie Dla mnie to jest alkohol. Oczywiście, nadal. że jest. Nadal, no? nadal. Nawet piwo zero, niby nie jest alkoholem, ale ma so chyba zawsze znaczy chyba ma w sobie nazwę piwo. Mhm bo pisze, jest no napisane, tak. przepraszam. No, no, dokładnie. Dla takich, którzy mają duży problem z alkoholem, to jest wyzwalacz, nie? Więc też nie mogą na przykład korzystać Uż, z takich nie, rzeczy. No. Ja alkoholu nie piję, ale piwo zero bardzo lubię, szczególnie latem, powiem ci. No, bo to jest taki, wiesz, yy, no, lemoniatka. Tylko. No, raz, że lemoniatka, dwa, że podobno nawadnia dużo lepiej niż woda i inne takie... Yy, Słyszałem. Jakieś osi i inne tematy. To nie jest śmiech i to jest podparte, tak. to jest podparte jakimiś opracowaniami naukowymi. Tak, bardzo znani w ogóle trenerzy personalni, dietetycy też bardzo często to mówią. Bo tak naprawdę napój z bąbelkami, ten oryginalny z procentami, no to jakby go tak zrobić od A do Z, z tego chmielu, z tego wszystkiego, to nie jest chyba tak bardzo szkodliwy, tak mi się wydaje. gdyby. Wszystko zależy pewnie od ilości no, i częstotliwości. No właśnie. No. No ale wracajmy do rozmowy. <laughs> Wracamy do rozmowy. Czyli miałeś te 16 lat, jak pierwszy raz się napiłeś? Mhm. E, a pamiętasz, kiedy takie życie rzeczywiście bardzo mocno towarzyskie, imprezowe, balankowe się zaczęło? 18. Jak się zaczęły, wiesz, już, jak już e, e, osiągnęliśmy ten wiek z kolegami e, 18 lat, no to już później, wiesz, tu 18, tu impreza, tu to wakacje, tu to, tu już liceum skończyło się podstawówkę, to już liceum, to już wiesz, złapałeś mhm. Pana Boga za, za nogi, już, kurde, jesteś gość. No i tak jakoś to wiesz, no nigdy nie byłem, lubiłem imprezy, ale ja lubiłem takie imprezy, wiesz, że no, jakby to powiedzieć, znajomi, no kurde, żeby się troszkę działo. Tak, mhm. no. Ja nie byłem nigdy, od razu tu dementuję żadne plotki, ja nie byłem nigdy, nie będę, nie byłem, nie jestem fanem i yy, towaru importowego z Kolumbii, od, yy, <gry> który utrzymuje ten kraj, tak. który Pablo Escobar. To. Escobar tak. Nie, to z ręką na sercu się mm. przyznaję, nigdy w życiu. Nie, nie, oczywiście próbowałem, nie ukrywam, ale nie, nie, nikt na Tak jak alkoholu się już nie napije, tak od mm -hmm. tego to w życiu. Były takie sytuacje w Twoim życiu e, młodocianym, czy jak już wchodzi, w sensie nastoletnim, to osiemnastka, mm -hmm. jak już wchodziłeś tam, dorosłość, tam 20, 20 parę lat, że. Były jakieś takie sygnały ostrzegawcze pod tytułem na przykład imprezowym, że rodzice zwracali Ci na przykład uwagę, że no wiesz co, przesadzasz troszeczkę, może byś się zajął czymś poważniejszym, coś w tym stylu, wróć na ziemię, czy nie było czegoś nie, takiego? bo ja zawsze wszystko godziłem. Mhm. Jak szedłem na imprezę, imprezowałem full, ale na przykład w poniedziałek, ósma, dziewiąta rano tak na jestem kacu. w firmie na kacu, czy nie na kacu, zmielony. Wiesz, Miś Hari, w jakimś mm. w stanie, oczywiście nie w żadnym stanie, tylko powiedzmy w stanie, maksymalnie w stanie kaca, ale byłem, wykonałem swoje obowiązki. Nigdy nie dopuszczałem do stanu, żeby wiesz, moja mama, moi rodzice yy, gdzieś musieli się za mnie wstydzić. Ja szedłem na imprezę, tam wojowałem, w cudzysłowie, mm. oczywiście, nigdy. W cudzysłowie tylko? I, tak, bo ja jak się ochlałem, mówiąc brzydko, to byłem miś przytulas, ja okay. ich kochałem i yy, wiesz, bawiłem się gdzieś tam, tupałem nóżką i nie, nie w głowie były, wiesz, wojenki mm -hmm. takie na pięści. Nie czy był Nie, właśnie nie. Mm -hmm. No jakieś tam, wiesz, no kurde, no przyniosłem, o, miałem taką, miałem taką, przypadłość, że doniczki przynosiłem do domu z kwiatkami. <laughs> ja znam takich, co przynosili znaki drogowe. <laughs> no i sąsiad mój, Maciek, pozdrawiam cię. Już nie jest moim sąsiadem, ale jest moim przyjacielem. <laughs> I po, po chyba pierwszych dwóch tygodniach, jak mieszkał ze swoją żoną Kasią, to przyniósł właśnie znak drogowy do domu i postawił go w przedpokoju. Kasia się trochę zdenerwowała. Znam tą historię dobrze. A ja przynosiłem kwiatki, na przykład doniczki. Całe doniczki, bez. bez nie, nie zdemolowane, nie, nigdy nic nie zdemolowałem, tylko po prostu przynosiłem doniczkę do domu. Często gęsto było to yy, od gdzieś tam z różnych kieleckich restauracji czy mm -hmm. coś, ale później ktoś mi składał do kupy puzzle i odnosiłem. Nie, naprawdę, nigdy Czyli nie były, zdemolowałem. Taki, były takie blackouty też? Nie bardziej e, nie wiedziałem, z którego miejsca okay, dokładnie. Okay. Bo tych knajp po drodze do mojego domu było kilka, i tak mm -hmm. się nie chciałem zbłaźnić, do każdego mówię, gdzie to mogło być. I tak składali mi ten film, ale nigdy nic nie zdemolowałem. To się przyznaję. Nie byłem, nie byłem, jakiś, wiesz, jak, była taka, jak były jakieś takie awantury, gdzie y, no już m, moi kumple brali udział, to oczywiście wiadomo, no, siłą rzeczy człowiek się wstawia za swoimi, ale też to bardziej wolałem to rozgonić niż wiesz. No, kurde, no, życie się ma jedno i trochę tak, stracić to w taki sposób albo komuś, który krzywdę zrobi, to krzywdę no zrobił. Ale ty musiałeś jakby budzić pewien respekt w ekipie tak. przeciwnej, teoretycznie. Ja... Jak wchodził metr... chłop, który ma prawie dwa metry wzrostu i dużo wagi, to musieli chyba się wycofywać. Czy byli taki? co którzy jednak... od 19 roku życia stałem w pokieleckich tak. knajpach na ochronie. No. Mhm. I były to różne takie jakieś dyskoteki, puby. Różnie bywało, no. opatrzyłem się, też nigdy tam nie no nie było jakiś takich awantur, kurde, mm -hmm. już nie będę gadał, tu też tak wiesz historię opowiadał, tworzył tutaj na siłę i wiesz, rżnął mm -hmm. Kieleckiego z No bo tak naprawdę o co chodziło w tej pracy, no, młody chłopak, duży, wielki, gruby, dwumetrowy, no chodziło o to, żeby człowiek czuł respekt, żeby nie dymił, tak, mm -hmm. no po co, ty, po co tymi łapami machać, no. Niech machają y, rękami y, ludzie na ringu. No, no, jak Asi, Asia Jędrzejczyk, czy coś, którzy są sportowcami. Jestem za tym, tak? mm -hmm. A jakby miejs, miejskie walki, no to jak ktoś chce, to nie idzie z daleka gdzieś do lasu, czy gdzieś tam umówi się, pobije mm -hmm. się, ale z dala od ludzi, bo po co wiesz? No, ja jestem bardziej taki, żeby ludzie się lubili niż przemoc stosowali wobec siebie. No ale na bramce tak? na przykład jak stałeś to nie byłeś takiej sytuacji, że ktoś Miałem wiele się ale no próbowałem to od razu to ucinałem. Mm -hmm. Wyprowadzałem delikwenta i zamykałem drzwi. No jak już bardzo się dobijał, no to siła perswazji jakby żeby się uspokoił była większa. Nie była parę razy tam ale. A czemu te bramki a nie firma u rodziców? Czy to było jedno i drugie? Jedno i drugie, nie, ja jedno Aha. i drugie, jedno i drugie, jedno i drugie. Tak. I weekendy były na brameczce, a od poniedziałku do piątku byli. Była. Czemu tak? Skąd w ogóle taki... Pazerny byłem Na, na początku. kasę? Na no, Tak. <laughs> Czyli stricte. no młody, no? ambitny, no kurde, no stary, no każdy chce mieć. No, chciałem mieć Jordany, musiałem na nie zapracować. To, że mój tato jest bardzo mądrym, inteligentnym człowiekiem i ma głowę do interesów, to nie, ja nie, jest, nie jestem bananowcem, który kurwa, tato, daj mi na Jordany. Nie, mhm. Stary. Powiedział do, do taty, daj mi, to bym dostał w Japę od razu. <laughs> to by ci dał. Dał w tak. Coś ty, nie, mój tato jest, bardzo ch charakternym gościem, i było tak, ile. Tyle i tyle. Okej, okay, dam, yy, dam ci na połowę, albo mniej nawet. No, resztę musisz sobie dozbierać, Nie wiem. Idź, popracuj, możesz tu, tu. Nie wiem. Po prostu zdobądź te pieniądze. Mhm. Okej, okay. i zawsze dostawałem połowę. I on zawsze próbował we mnie, yy, za, wiesz, z, Zasiać to ziarenko tego, tego mhm. handlu, no i zasiał tam gdzieś w pewien sposób. Dlatego ja sobie gdzieś tam w życiu w taki sposób po swojemu radzę i, i nigdy nie musiałem, wiesz, nie musiałem jakoś tak na siłę czegoś robić. Dlatego też no, cieszę się, że jestem w tym miejscu w którym jestem i potrafię po prostu sobie radzić w życiu, no dzięki mm -hmm. temu, że gdzieś tam... No wszczepili, wszczepił w ciebie A. tata, rodzice ogólnie wszczepili w ciebie taką zaradność i taką przedsiębiorczość poniekąd, nie? A tak, i z tego się bardzo cieszę i z tego jestem dumny, wiesz, że mogę po prostu... Tak, tak jak teraz w życiu, o, to się tak odnosi, widzisz, ja, jak stałem na bramce i, i yy, zamiatałem myłem okna, wiesz, na początku w firmie u swoich rodziców, tak, mm -hmm. leciałem na szmacie od zera. Tak samo i teraz żyję. Tu siedzę sobie z chłopakami na kanapie. Full relaks, A tak naprawdę prowadzę firmę mm -hmm. gdzieś z boku i robię, no, dwa etaty pracuję. Tylko, że no, Jeszcze ten... masz trzeci etat. No, w osoby sum... popularnej. No, no tak, i no dobrze. Okay. I wiesz, i to w sumie się tak. Dla mnie to jest tak oczywiste, powiedzmy, mm -hmm. że ja nie mógłbym siedzieć. W jednym miejscu. No, muszę mieć odskocznie. Tu, tu mam firmę, która przynosi mi jakieś tam wymierne korzyści, i zabiera mi bardzo dużo czasu. Tu mam chłopaków, przyjaciół, mam kanapę, mam to życie publiczne, o którym wspomniałeś. Także ja nie zamęczyłbym się, posiadając jedne, <grym> jedną rzecz do robienia. Zaludziłbyś się. Zamęczyłbym się. Aha. Głowa by mi siadła. Okej, okay, tak, Wiesz, ja jestem codziennie, codziennie budzę się rano. Może rano jak się budzę, to muszę dojść do siebie tam, wiadomo, mm -hmm. bo ciężko wstaje, ale jak już się obudzę, to ja mam dużo energii w sobie. Wiesz, kawkę piję, idę, okularki założę, wiesz, śpiewam, słucham sobie Spotify'a, jest wszystko ekstra, jadę rowerkiem i musiał, musiałbym zużyć tą energię mm -hmm. gdzieś. A kanapa, dom. Firma, bycie osobą publiczną wiesz, rozbija mi to idealnie. Mm -hmm. e, gdzie poznałeś chłopaków, z którymi występujesz w Google Boxie? Marka poznałem nie wiem, kiedy. E, e, Najprawdopodobniej, nie wiem w którym, To było tak dawno temu, no, ale że już nie, nie pamiętam. Mniej więcej 15 jak... lat mieliśmy, no? 16 skatepark. Okay, Marek czyli... Morus. Słynny Marek Morus na całe miasto. Pozdrawiam cię, Mareczku. E, Damiana poznałem może z rok przed. Z dwa? Gdzieś na mieście, mhm. tam też latał, rapował, mhm. yy, imprezował, był młodym bardzo człowiekiem yy, i no tak się poznaliśmy, a z Morusem, nie wiem, Morus no, zawsze był koło mnie, ja pan, no, nie wiem, no, ciężko mi jest powiedzieć. Czyli wy człowiek... byliście tacy zdani w Kielcach poniekąd? Oj, tak, oj, tak, oj, tak, tak, tak. Marek Morus bardzo znany, znana persona w Kielcach. Damian Nagana, owszem, no ja nieskromnie skromnie powiem, że też. My taki tacy charyzmatyczny chłopak, jesteśmy i ta charyzma. Wyobrażasz sobie, że sama ta charyzma się przyciągnęła, mhm. ta energia. Mhm. Do Marka zadzwonili, do mnie zadzwonili. Marek mi później powiedział, ja Markowi, i później my Damianowi. Mm -hmm. I to się wszystko samo zazębiło, tak w skrócie ci powiem, bo pewnie znasz historię Marek. To wszystko jakoś tam. Markowi zadzwonili, Marek mi powiedział, do mnie zadzwonili, później ja powiedziałem Markowi, no i na końcu był Damian. Nie było castingu. Nie, my nie jesteśmy castingowcami. No żadnymi castingowcami. My nie jesteśmy udawanymi kumplami. U nas jest real talk i real life. A to widać u was. To od samego początku widać. U nie was, że ma to czegoś jest takiego. Tak. No stary, jak można by. My we dwóch moglibyśmy vibe złapać mm -hmm. na przykład, ale to byłoby widać, że się nie znamy. wiesz, Ja znam takie momenty z życia Merka. O, o których nie wie Kinga i nikt więcej, tylko ja, Marek i na przykład jeszcze może jego mhm. dwóch kolegów. Mhm. On zna takie momenty, bo ze mną przeżył różne sytuacje, że wie tylko Damian i Marek, albo tylko on. Mhm. No i to myślę, że tak jak ty to wyczułeś, tak inni ludzie też to czują, że my jesteśmy naprawdę, kurde, ziomkami takimi dobrymi, wiesz, przyjaciółmi w tak... że znamy się kupę lat. Mhm. No z Markiem, no mówię ci, no nie wiem, 16-15 lat miałem. Chyba to. no. No to ciekawe rzeczywiście, to tak jakbyś, no to tak jak sobie... Ja pamiętam jak Marek był jeszcze łysy, latał szerok i był bardzo, bardzo, bardzo szczupły, bardzo szczupły i latał w takiej polówce w paski i w okularach takich. <ścoughs> Cały Marek, tak? takiego go pamiętam. Zanim w ogóle jeszcze trafiać do Google Boxa, to jeżeli dobrze kojarzę chronologię, to jeszcze był Street Food Polska. I między Street Food Polska, gogleboksem jeszcze coś było. Jeszcze coś było? Dzięki Bogu już weekend, taki program kabaretowy. Dzięki no. chłopakom z kabaretu, sketchów mm. męczący. Oczywiście trzeba też pozdrowić mm. szanownych panów, no bo też się długo znamy. Dzięki nim no, trafiłem do dwójki, do telewizji. Mm -hmm. Ale tak. jeżeli chodzi o to Street food, food Polska, jak ty się tam dostałeś? Michał Skoczek, George Ponimirski, a.k.a. to mój kumpel. Okej, okay. też się znamy. Kierce są na tyle małe, tak. E, historia Street food Polska, chyba pierwszy raz będę to opowiadał. Znałem się z Michałem i nasi wspólni przyjaciele. Mm, nasi wspólni przyjaciele to zaczęli. E, Michał ich zaprosił, oni mieli sprzęt, możliwości, talent, mm -hmm. umiejętności, żeby zrobić pełnometrażowe odcinki, które możecie do tej pory obejrzeć na. Chyba możecie, bo Michał tego nie usunął, to nadal jest ehm, na YouTubie. I tak, 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 bo go jest. I myśmy tam robili po prostu recenzję jedzenia, no. jedzenia. tak, profesjonalnie. To mhm. chłopaki z Mad Mosquito, ehm, Michał, ehm, Paulon i Vasquez. Zrobili to świetnie. Było fajne jak na tamte czasy my no to I, Tak, bo wszystko. to było kawał czasu, ile to było? O, 2010? To no, będzie z 15 lat więcej no? My, my teraz yy, podejrzewam, że jakbyśmy to pociągnęli, to teraz Chłopie, to byłby mm. największy kanał YouTube chyba, jeżeli no, chodzi o najstarszy, jedzenie. Najstarszy, najlepszy, tak. myślę, że gotowo smażyłbym Rikowi Rosowi swoje ukochane kruasany. Miałbyś już parę restauracji sieciówkę pewnie jakoś. Nie, to już bym zgubił w psychiatryku coś. <laughs> I Ferrari. <laughs> Kurwa, nie, dobra, do starego Balerona. Nie, 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 żadnych restauracji mm -hmm. nigdy w życiu. No i street food polska wyglądał tak, że Michał to wszystko ustawił mm -hmm. ja. Ja z nim byłem, ja go trochę podbijałem, byłem jego takim hypemendem. No, nie poszło to dalej. Mhm. Nie wiem. No do końca. Chyba za wcześnie na coś takiego nie, nie, to było. Nie, czy nie, to, nie, nie, to nie to. Nie, to nie to. Może. Nie chciałbym też, kurde, tutaj, bo bardzo Michała lubię. Nie chciałbym że, zdradzać różnych rzeczy, bo może on by sobie tego nie życzył. Mm -hmm. tu, nie, tu nie ma żadnej historii, wiesz, z drugim dnem. Tu nie chodziło o mm -hmm. kasę, o coś. Po prostu gdzieś to nie poszło. Może nie byliśmy na tyle dojrzali, może nie, Michał nie miał na tyle odwagi, może nie mieliśmy na tyle pieniędzy na ten, na ten moment. Może Michał. Z jakichś powodów swoich wewnętrznych nie chciał tego robić. Nie chcę tu nikogo oceniać, bo bardzo, bardzo Michało do tej pory lubię. Fajnie jest, jest gościem i zawsze będzie, ale wiesz co, cieszę się tylko, że z tego, że poruszyłeś ten temat, bo też to kawał mojego życia. No tak. No, może krótki, ale kawał. Kawał ktoś by powiedział, że zmarnowaliśmy szansę, bo popatrz, ktoś tam teraz to robi lepiej i w ogóle, i zaczął to robić. Ja uważam, że Street Food Polska miało potencjał, że bylibyśmy teraz jednym z najstarszych, może kanałów, może najstarszym. Mielibyśmy, tak jak powiedziałeś, miliony restauracji, wyświetleń, bylibyśmy gwiazdami. Ale tak musiało być. Mm -hmm. Tak musiało być, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ja uważam, że jestem w e, super momencie swojego życia i tak naprawdę niczego bym nie zmienił. A Street Food Polska, wiesz co? Kurde, można by to reaktywować. Ale to w taki... No wiadomo, że ja teraz... No właśnie. No, ale to można by inaczej ugryźć. Ja już myśl, troszkę kiedyś myślałem na ten temat. Można, można, to by, można by to inaczej ugryźć, to street food polska. Wiem, że z moją charyzmą i z poczuciem humoru Michała, który zjada dosłownie książki, artykuły, jest mega inteligentny. To się mega dobrze się oglądało. Tak, bo my, wiesz, jesteśmy... Mamy podobne flow, ale jesteśmy z różnych światów. Mm -hmm. Fajna ta historia, fajnie że, poruszy... fajnie, że poruszyłeś ten temat. Bardzo się cieszę, kurde, właśnie e, w, tak mi się ciepło na sercu zrobiło. <grym> cieszę się, że robimy takie Jeszcze raz, kurde, ktoś mnie o to zapytał. No ja zawsze, jak piszę do moich gości, to piszę, że y, obiecuję, że nie będzie to stracony czas i że będziemy poruszać tematy, które często są nieporuszane. No, fajnie, I staram fajnie. się takie znaleźć. <grym> kurde, fajnie, no. Też nie zaskoczyłeś miło. Jak y, już jesteśmy przy street foodzie i jesteśmy jeszcze przy tym e, TVP2, Ty, no bo tak, zaczęło się od YouTube'a, trafiłeś do telewizji, potem poszedłeś dalej w telewizję, było jakieś takie u Ciebie parcie na szkło, że mówiłeś sobie, kurde, ta telewizja to jest to, co ja chcę robić, to tu są pieniądze, tu jest to, to co mnie kręci? Ta pierwsza, ta, 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 ta pierwszy człon tylko mhm. nie kręcił. że znaczy, pierwszy człon y, mnie tylko... Parcie na szkło? Nie, 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 nie. Tylko i wyłącznie, że mm, jakby. No, nie parcie na szkło, tylko taka rozrywka, że kurde, jestem w telewizji i mogę coś robić. Nigdy nie chodziło mi o kasę. No mhm. dobra, możecie sobie pisać, co chcecie, że owoce to też cukry. Pozdrawiam tego gościa, który to napisał, bo to chyba gość. Świetne. Bo jak wiesz, na Instagramie ci się wyświetla, klikasz, że owoce też cukry. Ja mówię, Kurwa, jak jesteś przy, przy Instagramie jeszcze, zanim ci się wtrącę, często blokujesz ludzi? W komentarzach. Czy masz to jednak w dupie? Że czy patrz o swój Jak e, są komentarze? obelgi. Jak są obelgi, to usuwam. Mhm. Jak są obelgi, że ty taki, owaki, przekleństwa. Mhm. Ale jak ktoś coś pisze? To... Okay. Mam to gdzieś. Nie, 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 nie blukuj. Nie, dobra, problemuj. dobra. Mała dygresja adygresę. <laughs> I w tej telewizji bardzo mnie podniecało i podnieca ten cały proces tworzenia. Okay. Nigdy w życiu nie, nie patrzyłem na hajs, bo wiedzia... jestem na tyle inteligentnym gościem, że jestem w stanie wyłapać to, że bez ciężkiej pracy i zaangażowania nie ma kokosów. A telewizja jest takim tworem, gdzie no... Trzeba dużo pracować. Naprawdę trzeba dużo pracować. Trzeba... No nie, nigdy mnie takie wiesz, nie, to parcie na to szkło, na te ścianki nigdy mnie nie, nie kręciło. Mm -hmm. Ja bardziej, wola, bardziej się cieszyłem z momentu, kiedy chłopaki przychodzili, u jedziemy, z, y, robimy gogle Box. Mm -hmm. To mnie, to, ten proces tworzenia. Jakoś tak nigdy. No, cieszyłem się bardzo, że wiesz, że mogę pracować. Bo jak miałem tą swoją pierwszą przygodę w dwójce w kabaretach, później zadzwonili z TTV, no to bardzo się cieszyłem. Mhm. Bardzo się cieszyłem. No i nadal wiesz, cieszę się jak dzieciak, że mogę to robić. No. Mhm. Nie, chod nie chodzę po żadnych ściankach. No jakoś tak wiesz, no. chyba odrzucasz w ogóle dużo propozycji reklamowych. Tak przynajmniej się dowiedziałem z, z któregoś z podcastu, że nie reklamujesz wszystkiego, co popadnie, bo gdybyś chciał, to tak naprawdę dużo więcej byś zarobił. Prawda to? Prawda. Czemu? Ech, nie wiem. Wiesz, czy to jest łatwy hajs. Kurde, no ale ja jestem Mati, big boy. Ja no? nie... Ja robię po swojemu. Ja tak już mam. No. Jeśli, jeśli coś. Jak by ci to powiedzieć? Ja już tak mam. Nie, nie, jednoznacznie ci nie odpowiem na to pytanie. Po mm. prostu, jeśli chciałbym coś reklamować i zrobić to na odpierdol, to wolę tego nie robić, bo zawsze okay. mi to rodzice wpajali. Kata okay. szczególnie. Okay. Jak coś robisz, to rób na 100%. Jeśli ci się nie chce, to zostaw. Mhm. Bo zrobi, będziesz to powtarzał jeszcze dwa razy. Nie wiem, bardzo dużo odrzucam. Nie wszystko chcę, nie, na nie wszystko mam czas. Powiem ci szczerze, zrobiłeś research, wiesz, mam z czego żyć. Mhm. Robię, handluję sobie łożyskami. Tak mam spokojne życie. O tym też chciałem porozmawiać, bo wiem, że handlujesz, ale nie jestem ja chodzę, so, no. chodzę sobie do pracy mm -hmm. rano. Wstaję sobie razem z Kingą. Mm -hmm. Jemy śniadanie. Ona wychodzi ós o ósmej. Ja wychodzę yy, albo przed nią, a zazwyczaj po niej. Mm -hmm. Mam luz psychiczny. Jadę, yy, robię gogle box, tak? Też nie ma spiny. Ale jak ktoś do mnie dzwoni i mi mówi, że coś muszę, to mnie chuj jasny zapala. A ja nie mam na to ochoty w tym momencie, Aha. bo jestem po całym dniu wiesz pracy, gdzie y, dzwoni 17 razy Kinga ze sprawami domowymi, tudzież pogadać albo pokazać mi na przykład małego pieska na skrzyżowaniu, nie? bo też takie sytuacje są. Albo na przykład zadzwoni, o co robisz? A ty wiesz, ujebany smarem mhm. od stóp do głów, obsługujesz klienta. Właśnie, co ty tam robisz z tymi łożyskami? O co chodzi w tym biznesie łożyskowym? Panie okupi się rogo sprzedać. Okej. Okay. To jak w każdym biznesie, nie? Tak. E ale w ogóle skąd y to zajęcie? Dlaczego to zajęcie? Co ty tam robisz? E I tak dalej, i tak dalej. Nasza firma powstała w 1991. Bo to jest ta firma, którą rodzice założyli. Tak, tak. tak. Mhm. To już zezwalam na pisanie y, komentarza, że jestem jebanym bananowcem. Ja to wytlę na TikToka i wrócę też. No, e, proszę pisać pod tym TikTokiem, tym podcastem, że Big Boy to jebany na, bananowiec dostał firmę po rodzicach. Bo tak jest. Mój tata założył to tak teraz na poważnie w mm -hmm. 91. Mama się zajmuje papierkami, finansami. Jest w tym dobra, przebiegła i no i się zna. Tata jest typowym handlowcem, który mnie wszystkiego nauczył. To on ma żyłkę handlową i ja gdzieś po nim to odziedziczyłem i się od niego tego nauczyłem. Wcale się tego nie wstydzę i jestem z tego dumny wręcz. No bo tak powinno Ta, być. Co robię? Myję okna, sprzątam za liście, grabię. Teraz będę na przykład takie przejście, mamy obok, będę po zimie tam sprzątał. Tanie kupuję, drogo sprzedaję. Proste, nic więcej. To jest mhm. bardzo prosta... Przepraszam, to jest bardzo prosta, e, Prosty mechanizm, to jest bardzo. Lubię to, lubię ten proces tworzenia, wiesz? Tu, kurde, szukasz, nie wiem, danych łożysz, bo klient tu tanie, tu jest taniej, tu to, tuż liczysz, wiesz, ile to wszystko. Mnie to bardzo nakręca, nie? Mhm. więc dlatego no, nie przyjmuję wszystkich ofert reklamowych i e, nie chcę wszystkiego reklamować, bo po pierwsze, chcę być spójny, czyli jeśli Eee, kulki na duże karpie, które eee, rekomendował Zenek Martyniuk, są -so, super, to ja bym musiał pierw tak, jechać się z moim przyjacielem Maćkiem Kantonem na te karpie, połowić miesiąc, zobacz, zapytać karpi, czy im smakuje, sam spróbować i wtedy z czystym sumieniem mógłbym stanąć przed Tobą i powiedzieć tak, masz. One są naprawdę zajebiste. Albo masz na wybieranie odbytu, nie? No na przykład. To też coś takiego było, A ale nie tak bym nie, tego chciał to... nie chciałbym <laughs> testować. Nie, nie, raczej nie. Nie, wiesz, nie, nie. pytam też o to, dlaczego ty to odrzucasz, bo może nie odrzucam tylko, wiesz co, e, po prostu bardzo serdecznie dziękuję, piszę, mm -hmm. odpisuję, no, staram się No to być... też jest odrzucenie oferty, no. tak, w sensie tak, nie, tak. że odrzucam, że a, wypierdalać mi z tym i tak dalej, tylko w sensie takim, że wiesz, że odrzucam, że, że nie przyjmuję. Pytam też, bo na przykład z Jurasem ostatnio gadałem i on też mówi, że też dużo odrzuca i że ludziom w ogóle się wydaje, że ci, którzy pracują w telewizji, to są milionerzy. To jest raz. No. A dwa to jest to, że są nadęci i mają tyle pieniędzy, że gardzą wszystkim i y, wszystkim i każdym. Czyli wszystkim y, w postaci y, tych y, propozycji reklamowych każdym jako ludźmi, bo to mm -hmm. też się z tym spotykam. E, ale tak nie jest. No. Ale my się tak naprawdę we dwóch niczym nie różnimy. Mm -hmm mamy innych rodziców pochodzimy z innego miasta tak samo ale tą samą budowę kości skóry wszystkiego mamy ja nie jestem w niczym lepszy od ciebie ty ode mnie więc dlaczego ja jak nie mam ochoty reklamować tych szklanek to muszę to robić no hmm. powiedz mi czy ja nie jestem wolnym człowiekiem przecież mam prawo do życia po swojemu oczywiście na przykład no kurde nie wiem no podobają mi się na przykład Jordany jedynki tak mam i, i, I nie chciałbym, wiesz, no, to przychodzi do mnie Adidas i na przykład, no, zareklamuj nam buty. No nie, no, bo ja ich nie, wasza marka nie jest mi. Lubię Nike, no, i jak ja mam stanąć przed ludźmi w butach innej marki na przykład niż moje ukochane i powiedzieć kupujcie te, bo mm -hmm. są zajebiste, a jadę ze swoją dziewczyną ukochaną w innych, no. Przecież mm -hmm. to kurwa, hipokryzja no, jest level hard. No, ale to jest normalne w mediach, że jest hipokryzja. Ale dla, dla mnie przecież... nie jest normalne. Mm -hmm. Dla mnie to jest kurwa nienormalne. Ja nie, nie To jest mega nienormalne dla mnie. Mhm. Bo jeśli ja wchodzę i chcę szczerej opinii na temat y, kulek na duże karpie, to chcę, żeby to było kurwa naprawdę. żeby... Bo ja nie wchodzę po recenzję po to, żeby po, popatrzeć na pana Z i nie wiem, bo po, po prostu. Tylko ja chcę osłyszeć rzetelną opinię. I jak coś kupuję i widzę. Oglądam nieraz te recenzje, no ten stary, no kurwa, no to stand-up pisze się na, na, na naszych oczach. Mhm. Ja, kurde, no nie mogę w to czasami uwierzyć. Wiem, że je, może jestem dziwny w tej kwestii, ale mam z czego żyć i jeśli będę coś reklamował, to będę się starał przynajmniej być y, sam szczery ze sobą, żeby to przekazać i żeby mnie to pasowało. Ale z drugiej strony też, no. Starał się żyć i być na, sobą naturalną od A do Z. A przychodzi oferta za 2 miliony złotych czegoś, co nie do końca jest w zgodzie freak z tobą. Fighty, nie. Nie mówię o freakfightach, bo to. Reklama to nie, to, to tak. Uff, reklama czego? No. Nie wiem, czegoś, co, co, co nie jest w zgodzie z tobą po prostu. No Tak jak mówiłeś o butach na przykład, nie? że chodzisz w tych, a. Zależy co? Mhm. Szczerze ci mówię, dobra, gadamy szczerze. Mhm. Yy, to freakfighty odpadają. Już pewnie miałeś propozycję, nie? Kurde, stary, hmm. to jest federacji, których już nie istnieją, Aha. taki naprawdę dawnych, dawnych. Tych pierwszych już... takich, no Tak, tak, tak. No. Teraz tych też, no, nie z większym to nie mój świat, nie, mój... Mm -hmm. nie nasz temat, ale może nasz temat, ale nie mój świat. Mm -hmm. Dobra, to to odpada, Free fighty, tak, mm. no, ale na przykład szklankę jakąś, nie wiem, to już fantazjuje, tak, mm -hmm. nie wiem, sprzęt jakiś. Do us... O, przykład. Lubię markę telefonów, powiedzmy taką z Korei Południowej, U, tak? Możesz śmiało mówić, bo... Yy, Samsung. Jestem mm -hmm. Samsungowy, przychodzi Huawei, tak? Mm -hmm. No za 2 miliony. Ale też oczywiście na moich warunkach, że chciałbym na miesiąc dostać. Mm -hmm. I na moich warunkach takich, że no, ze dwie wady muszę wymienić. Mhm. tak, nie, no muszę być spójny no, muszę powiedzieć, żeby prawdę. to po prostu było szczere tak, siema, cześć, słuchajcie nie ma dostępu do Google, ale można to za, zamienić mhm. w inny sposób, trochę ciężko, ale słuchajcie, naprawdę się opłaca, bo to, to, to i to, czyli więcej mamy plusów niż minusów, okej, okay, to jestem w stanie się mhm. zgodzić na to, ale pod, są aspekty życia, na które nie pójdę czyli ee, nie zagram filmy porno to jest raz aha no dobra, z tym porno to tak. No. Nie no, żartuję. Nie, nie zagram. No i świeżo, no te te freak fighty tak chyba nie. Mm -hmm. ja, nie, nie. Że to jest nie do... No, też nie będę się zarzekał, ale kurde na 101% nie. <gry> na 101% Bardziej mm -hmm. jako widz, tak owszem, każdy wiesz, no. to mm -hmm. jest koloseum, tak? To jest. Najprostsza forma rozrywki kiedyś, mm -hmm. tak. Oby to nie szło w taką stronę, jak widać, właśnie. A propos. Jura się wspominam, bo ten, bo najświeższy, że tak powiem, ostatnia moja rozmowa, i on właśnie mówi, że to idzie wszystko w tym, że będą kurwa igrzyska śmierci. Że będziesz za 30 lat głosował, czy komuś wiebać topór w głowę, czy nie? Myślę, że z 15. 15. No, i raz jest bliżej tego, więc y, on jest w, większym ekspertem w tej kwestii. Tak, mm -hmm. to się. Przy, no, to nie ma się co przyznawać, tu, tu chłop, jest scholonem w no tam, tak, KSW. Tak, tak, tak. Y, jest bardzo utytułowanym gościem, bardzo fajnym. Znamy się. Lubię go bardzo. Y, ale ma rację. Niestety, niestety, w takim sensie, niestety, że to jest kurwa smutna. No jest, to chuj smutna. Mm -hmm. Ale cóż, no. Jest. No, o waszym programie też są czasem komentarze, Kurde, że, wiesz, no że to jest. Tak. To jest kurwa program. Ogląda, ktoś ogląda w telewizji, jak ktoś inny ogląda telewizję. Przepraszam, mm -hmm. ale taka jest kurwa prawda. No, no tak. Z Zygmuntem Heizerem teraz graliśmy na tym ko tak. legendarnym kosmicznym meczu. Przecież byliśmy tam, mm -hmm. poznaliśmy się i w ogóle. I do kurwy nędzy każdy chodzi za nim i mówi ząg, tak? Ząd w takim sensie, że Szygmund Hajder był tym, tym gościem, no. który no rozmawiał. Tak, no tak, wiem, i, no wiem. I no i wiesz, i każdy z nas ma jakąś łatkę, kurwa, no, no gładkę ma no, oglądać program, którym ludzie oglądają incepcja. No i chuj, ale się ogląda. I to bardzo dobrze się ogląda. Tak. Freak yy, yy, fighty, Klaudemema, no kurwa się ogląda, to się ogląda, tam się ogląda. Yy, Boże kochany, co jeszcze? Dzień dobry TFM też się kurwa ogląda. Mm -hmm. Bo każda, bo każdy program, każdy artysta, każdy stand-uper ma swoich, każda dziedzina życia ma swoich fanów, swoich odbiorców. I kurwa zostawmy tych odbiorców, tych fanów tym ludziom. Nie komentujmy, że, ale jesteś kurwa debilem, że oglądasz ten Google, Google mhm. Box. No ja więc tak myślę. No, chuj. Trudno, no oglądasz. M moja Kinga lubi sobie po posłuchać y polskiej muzyki rozrywkowej disco Nieraz Nie jedzie na Pierdala to disco polo, także łeb dudni. No ale co mam jej powiedzieć? Ona to lubi, więc czemu ja mam jej bronić? Mhm. Stary, no czemu ja mam jej mówić, żeby to przełączyła? Nie, nie żeby to Nie robi, nie. No tak, no to kurwa nasz program jest jaki jest. No ludzie kochani, no przecież to wi widzicie, włączacie, włączacie. Widzicie, przeżywacie albo nie chcecie. A jak, tego komuś, robić. jak komuś na początku opowiadałeś, że będziesz występować w takim programie, to zdarzało nie się opowiadałem. właśnie tak Nie opowiadałeś w nie? mnie? Ja nie? w ogóle ukrywam. To była tajemnica? Nie, nawet nie wiem. Ja taki jestem, że kurde nawet nie zwierzyłem się w tele, u swojego, tak, że się tak wyrażę, szefostwa w TTV, że jestem po operacji bariatrycznej. Mhm. Kiedyś ktoś zadzwonił i się zapytał mnie. Czy, ty, czy wszystko stało ok? Powiedział prosto. Mhm. Kurwa, dosłownie to tak cytuję. Kurwa, jesteś chory na raka, czy o co chodzi? Chory jesteś, czy ci pasz, czy o co chodzi? Powiedz prawdę. No i wtedy już się musiałem przyznać. No ja jestem trochę taki, kurw, deskryty. Znaczy mhm. skryty, no. Jestem otwarty dla e, swoich przyjaciół, dla Kingi, dla swoich rodziców, dla ludzi mi najbliższych. E, nie opowiadam o swoich planach, nie opowiadam o rzeczach, które robię. No, bardzo sobie cenię taki, wiesz, taki swoje prywatne, zwykłe mm -hmm. życie, kurde. No. Lubię, wiesz, swój rower, lubię to, co robię, tak sobie lubię żyć spokojnie, więc nie opowiadam o tym wszystkim, tak. Jak mnie ktoś zapyta i uznam, że no, można by o tym pogadać, to pogadamy, tak, ale no jest. No tak jest, jak jest. Są takie programy, że dostajecie informację, że dzisiaj oglądacie, macie do obejrzenia to, 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 to i to. I to mówisz, no znowu już, znowu już mi się nie chce tego oglądać. Yy, a te szklanki to skończą. Ja, ja, ja nie pytam, czy są konkretnie, o konkretne programy, mm -hmm. tylko czy takie są. Czy już nie jest tak, że jest taki u ciebie przesyt i taka takie po prostu, że no... Nie, nie, nie. nie, nie. nie ja odpowiadam za siebie. Mm -hmm. Za... Y nie, nie ma. Nie. Będę szczery, nie ma. Zawsze to nawet reklamy oglądam. No lubię, ale lubię oglądać, tak? Nie, nie, nie. No oczywiście są programy, których nie lubię, tak? Nie, jestem człowiekiem normalnym. No i to mówię, że no, ja najbardziej lubię im bardziej nie, pojebane patologiczne. Bardzo się cieszyłem, jak dowiedziałem się, bo się dowiedziałem, że pamiętniki z wakacji kombat. I podobno są grube. Nie, no jest ponoć cztery razy mocniej. Tak, no, tak słyszałem. Są programy, których m, lubię oglądać, oglądam wszystko z chęcią, ale są programy, których nie lubię, ale no, oglądam po prostu, po prostu oglądam. No, ja lubię oglądać, no, Wiem, że to słowo już powtórzyłem 70 razy, ale tak jest. No może możecie też pisać, że powtórzyłem to słowo 70 razy, ale nie, nie mam jakoś tak. Właśnie się teraz tak zastanawiam nad tym. Mhm. Kurwiają mnie nieraz programy, tak? Żeby ja pierdolę ciekawe co, co tym razem. Ale pod tym względem, że jestem ciekaw, co się odjebie w, taki, w takim na przykład um, Low Island. O. Mm -hmm. Co się z odpierdoli, nie? Ale bardziej ta ciekawość ze mnie przemawia niż, niż ten, niż to taki wiesz, że kurwa znowu oglądam. No bo jakbym nie chciał oglądać, to nie obejrzał. Okej, kumam. Ale, no ja z tej ciekawości, ja jestem kurwa ciekawski, zawsze lubię popatrzeć, jak oni A były takie propozycje z telewizji prowadzenia jakichś programów, w których stwierdziłeś, że nie czujesz tego i jednak nie chcesz? Nie, pro prowadzenia nie, ale występu. Mhm. Mm no były. Na przykład? Nie mogę powiedzieć. Ach, kurde. Ale blisko tych ciepłych krajów, tak, i palm. Okej, okay. okej, okay. dobra. Powiedzmy, że No wiesz o co że chodzi. Że wiem o co chodzi. I, I No i taki bardziej reality show typu Big Brother, o tak to nazwijmy. O. Para były. O to tak. Były, mm -hmm. były, były, były. Tak, były paradokumenty. ale te jak ja to nazywam Mądrzejsze. Okej. Okay. Czyli nie Był wiesz, mm -hmm. pamiętasz, chyba już nie ma szpital? Tak, jest. Znaczy, nie wiem, czy. Znaczy, czasem, jak chyba ciągu, są. czasem w ciągu dnia, jak leci telewizja, TVN nie jest włączone, to jest leci szpital tam w tle, no. Więc nie wiem, czy jest zrobiony ten szpital. Nie wiemy, mm -hmm. ale był, był, był. Pamiętam, czekaj, gdzie byłem. Kielce, mm -hmm. lato. Kontynuuj. No. No. Ulica panoramiczna, godziny lekko mm -hmm. popołudniowa. Mm -hmm. Telefon. Słucham. Słucham. No, dzień dobry, panie Mateuszu, Chcieliśmy pana zaprosić do szpitala. A ja mówię, halo, jak? Ja jestem zupełnie zdrowy. Nie, to, 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 tamto. Nie, tak kurde wiesz. no fajnie, fajnie, fajnie. No, ale tak posiedziałem, pogadałem, pomyślałem, mówię, nie, no przecież ja jestem gość, z bardziej komentery, no ja nie jestem aktorem. Mhm. Ja tam nie trzeba być aktorem. Kurwa, no, ale coś trzeba potrafić. A ja, wiesz, no ja, ja, ja potrafię ja to nie komentować, recytowania wierszyków w szkole. Nie, bardzo dobrze no. mi to szło inwokacje, chyba nawet do połowy pamiętam. Nie, na pewno pamiętam pięć Litwojczyzn. no, ja mhm. troszkę dalej pamiętam, ale, no. Nie, 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 nie wiem, czy bym po prostu dał siebie wszystko na tyle, żeby to udźwignąć. No bo jednak trzeba włożyć troszkę to to jakiegoś. Kurde, no przecież oni ci aktorzy, którzy grają w tym szpitalu, się tego czepmy, to mają jakieś zaplecze. Nie wszyscy, wiadomo, no mm -hmm. ale. Czyli bardziej wolałbyś, wolisz takie formaty, gdzie jest takie większy formaty. luz i spontan? Tak, takie formaty mm. lubię. Tak, że mm. można coś wyciąć, bo na pewno coś wytniemy. Mm. Nie wiem. Na pewno na 100%. Ja, ja, ja raczej nie wycinam. <laughs> Chyba, że no, na, no, pewno dobra. Na, mm. mm. na pewno na 100% można coś wyciąć. Na pewno na 100% można się swobodnie kawy napić. Mm. Można sobie posiedzieć i coś porobić, śmiesznego, pogadać o głupotkach. Ale z drugiej strony też lubię taką sztywną pracę. Matistań tu, Matistań tam, Róbmy to, tu jest scenariusz. Okay. Wiesz, to mnie też nakręca, ja to bardzo lubię. E, ale jednak wolę ten luz. No, ja w sercu jeszcze jestem nastolatkiem, kurde, takim wiesz. Hip-hopowcem, niespełnionym raperem mm -hmm. gdzieś. I lubię takie sytuacje, takie jak ta, które są na luzie, no. i można z takiej sytuacji po prostu myślę, że więcej, więcej można wycisnąć, fajniej fajnie można ją zrobić, ubrać, mhm. zmontować i to wyjdzie fajnie. No, ale jeśli jest taka możliwość, gdzie trzeba włożyć to pracę, jakoś przygotować się, no to zróbmy to, mhm. tak? A pamiętasz, kiedy złapałeś zajewkę na hip-hopy? Od dziecka. Mm -hmm. no, od dziecka to od dziecka 3 Prodigy, czy... no? y, słuchałem chyba już jak Bartek miał pierwsze kasety, mój y, brat cioteczny, kuzyn, jak zwał, tak zwał. A 14-15 mm -hmm. lat. U mnie w domu w ogóle słuchało się, mama słuchała Marka Grechuty, bardzo dużo, Budki Suflera, a tata zawsze, y, a tata miał kasety ze z, z, z Scorpions. Chyba Rolling Stonesów była nawet kaseta. No, u mnie w domu się takiej muzyki słuchało, a brat z kolei, yy, kuzyn Bartek, yy, słuchał The Prodigy. Jakoś zacząłem od tego The Prodigy, przeszedłem później do rapu, zacząłem słuchać Tupaka, Notoriusa, mm -hmm. 50 Centa, Eminema. Stupdota. Okazało się, że w Kielce mocną sceną hip-hopową. No, Kielce, kolebka. Tomek. No. Tomek Borycki, Wojtek, świętej pamięci Radoskur. No moros świetny raper. No mhm. jest świetnych raperów, nie będę tu nikogo teraz nadmiernie wymieniał, bo musiałbym tu siedzieć 4 godziny, żeby wszystkich wymienić, ale jest kolebka rapu. Jest mhm. no Liroj. No, no, kurde, no jest to. U nas to w ogóle, wiesz, w Kielcach to rap zawsze był, to się czuło, wiesz. To, to jest takie rapowe miasto, no. Ktoś powie, że tam yy, że jest inne dla niego, ale dla mnie zawsze będzie było i jest rapowe, no. No dużo tutaj, kolebka, no kolebka, Leroy, tak? I Wzgórze, mm -hmm. no i Veto, tak? Przepraszam, jeszcze Veto, Świętej Pamięci Radoskór i Pęku, no to takie trzy bardzo mocne ekipy z lat 90. które zaczynały to. Mm -hmm. Co było najtrudniejsze w rzucaniu alkoholu? Nic. Nie było, nie, nie było nic dnia trudnego? Na dzień. Ja nic. wiem, że ty to z dnia na dzień, ale nie było to nic było trudnego? rzecz na świecie, jaką zrobiłem, słowo ci daję. Patrząc ci prosto w oczy. Ale to nie, było, nie, wiem, nie denerwowało cię, że cię namawiali? Nie, 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 nie. Nie? Nie. No naprawdę nie. No co ci bym ściemniał. Mm -hmm. ja, ja obudziłem się rano na ciężkim kacu po imprezie poprawinowej mojej kuzynki yy, i przystąpić. No takie było, było założenie. Przed, przed operacją jeszcze, nie? Tak, miesiąc. Mm -hmm. To był miesiąc. I takie było założenie. Prosta. Naprawdę to jest zajebiście prosta. I wszyscy dookoła zaakceptowali bardzo szybko, czy były no, próby jednak... Jak nie akceptowali, to zapraszam wypierdalać, tam są drzwi, nie piję i koniec. Okay, czyli było... Krótka piłka, ja szanuję ludzi, mhm. jak ktoś mi mówi, że nie pije, nie chce, nie ten, to ja nie częstuję, nie, nie namawiam, nie robię z siebie pajaca. Mhm. Ale mhm. ja na przykład jak mówię, że czegoś nie zrobię, to też chcę szacunku w postaci, można się zapytać, no może spróbujesz. Nie, wiesz, nie, nie czuję tego, no i ja jak ktoś odpuszcza i w ogóle to, ja też tak działa w taki sam mm -hmm. sposób, że jeszcze zachęcam drugi raz, no bo to z czystej kultury, ale nie, nie staram się nikogo namawiać i u mnie to było, bardzo się cieszę z tego faktu, że mogę to z pełną świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że przyszło mi to zajebiście prosto. No I zajebiste tak jest... jest życie bez alkoholu w ogóle, nie? Kurde, ja się już nigdy nie napiję, mm. naprawdę. No mówiłem tu radzę nieraz, że nawet to już wie i znajomi wszyscy, nie, ja już nie napiję słowo. Naprawdę, nie napiję się. Nie jest mi no, do niczego potrzebny. Ja też nie piję ogólnie alkoholu. Nie, nie, on jest. Więc... Alkohol jest dla mądrych ludzi. Mhm. A ja y, najwidoczniej w tej kwestii jestem idiotą, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. Więc mhm. jeśli nie potrafię, nie potrafiłem na, wyjść na przysłowiowe piwko, no to po co ja mam go pić? Mhm. Mnie najbardziej w Twojej przemianie ogólnie dziwi, dziwi i dziwi, zaskakuje to, że. Ważąc tyle, ile ważyłeś, funkcjonowałem. To, że funkcjonowałeś, to jest jedno, ale to, jak ty opowiadałeś, że wszystkie badania tak. miałeś na tip-top. Tak. Co ci na ten temat powiedzieli lekarze? No, to jest w ogóle możliwe. Tak, tak. Pamiętam po USG, tak, czy, to chyba tak, nie chcę też przekręcić, ale mhm. miałem e, chyba USG jamy Brzusznej, tak się chyba to nazywa. E, I musiałem to powtarzać, bo e, tam nic nie było widać. No bo byłem kawał chłopa mhm. i. Musieli coś tam robić, ale naprawdę spirometria, pamiętam jak dziś badanie krwi ciśnienie miałem wysokie, no z powodu 250 no, I było to napędzić, kilo, nie? Tak. Do, do, do krążenia. Tak, ale powiem ci, że no poza tym nie, nic kompletnie, nic, zero, nie miałem żadnych przeciwwskazań, nie brałem nigdy żadnych leków. Niską. Że wątroba normalna, że serce nieprzerośnięte i tak. inne takie rzeczy. Tak. Lekarze nie byli pod wrażeniem wtedy? Nie mówili, że no spoko zajęliście, prostu przyjęli to i Jelo. Nie no, Maciek jak pastuszko. Lekarz, świetny człowiek, nie rozmawiał ze mną na tym. Bo, bo to jest ten lekarz, który ci powiedział, że ci zostało niedużo życia, nie? Maciek, tak. A tu okazuje się, że jednak wewnętrznie jesteś zdrowy. Tak, ale wiesz, przy takiej masie to byśmy mogli mieć takiego psiku, psiku tasa bez zezn mm -hmm. końców, że na przykład ja bym szedł ulicą i mogłoby mi korki wywalić latem, bo było ciepło. Okay. Ja, wiesz, facet, 250 kg idę, jest ciepło, gorąco, okulary, wiesz, żar się leje z nieba i pach. Jest magiczny moment, na przykład bum, dostajesz kurde zawał. Mhm. Bo ciśnienie, bo to, bo tam to po prostu znikąd. I to było największe zagrożenie. To, że ja byłem zdrowy, nie znaczy, że to, że ja miałem dobre wyniki, to nie znaczy, że byłem zdrowy. Okay. Bo niby organizm pracował na 100%, w jakiś tam ramach się mieścił, tak? Ale to nigdy nic nie znaczy. Mhm. No bo... Organizm ludzki jest na tyle niezbadany, że mogłoby być bardzo źle. W sekundę, po prostu w sekundę, jak 250 no, kg, się, może się wydać że wszystko, pomimo tego, że masz, że masz cukier, kurwa, przy 250 kg masz 101 mm, cukru, w cudzysłowie, mhm. tak? Czyli masz, kurwa, w normie. Na dorosłego faceta cukier w, na poziomie 100 jednostek jest normalny, tak? No, naprawdę normalny. Mhm. Ja, kurwa, ważyłem 2,5 stówki. To jest niesamowite. No. Ja w ogóle, wiesz, jak ja pamiętam cię jeszcze z Google Boxa, jak jeszcze teraz się przygotowywałem i oglądałem sobie, ty byłeś wtedy przed 30, tak naprawdę 28 lat. A wyglądałeś, jakbyś miał. 128 No tak z koło 50, koło 40. Tak wyglądałeś. Ja byłem w takim szoku, kiedy dowiedziałem się, który ty jesteś rocznik, że ja nie dowierzałem. 8-5. No, ja nie dowierzałem. Ja po prostu nie dowierzałem, jak widziałem, jak, jak wtedy wyglądałeś. Co było najgorszego w tej. W tym poprzednim życiu u ciebie? Ciekawe pytanie. Bo to, że wynosiłeś śmieci i dyszałeś, to jest jedno. Szczerze. Kurde, nie odpowiem Ci na to pytanie, bo musiałbym się zastanowić. Czy co było najgorsze? Dobra, na szybko. Tak. Na, naprawdę na szybko. No, chyba ten. Ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o ruch. Mhm. No bo nie mogłem iść na przykład na e, morskie oko. No mm. nie mogłem, tak? Czyli byłem ograniczony. I chyba to mi to było najgorsze. Tak? na tak na szybko, wiesz, bez przemyśleń, pust, teraz rozmawiamy. O, to jest. No, Ale były na przykład takie momenty, że nie wiem, gdzieś yy, do sklepu i na przykład nie wiem, było wejście jakieś mniejsze czy coś i dostawałeś kurwicy przez to. Nie. Takie codzienne nie, nie, jakby funkcjonowanie. Nie, 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 zwracałem na to uwagi. Aha. Naprawdę, nie zwracałem na to uwagi, <laughs> była fajna sytuacja, to mi Demolka, zbyt goszczy który tatuował mi tą rękę na krakowskim konwencie, mhm. złamałem cztery krzesła w ciągu kilku godzin, bo były takie, takie po prostu... No ja wiem, no, takie, takie składane. Składane te, takie, i tak, no. to mi przy czwartym mówi, nie mamy więcej. I no. to w ogóle nie przerażało. Nie przerażało cię? Nie, nie, śmiałem się z tego. No. A tak szczerze, szczerze, czy to była jakaś nie, no, reakcja obronna no, twoja? Nie, no jak, no jak może być nieszczerze, szczerze ja jestem big boyski. No wiesz co, niektórzy śmieją się w obronie jakby... Wiesz, coś system ich do Ale system tak. obronny działa tak, że, że, że śmieją się i to wypierają. No, ale ja się nie? wtedy upadłem, przewróciłem, złamałem trzy krzesełka. Tak? No. Ja o tym teraz tobie opowiadam. Gdybym miał z tym, wiesz, gdybym myślę, że gdybym miał z tym problem taki wtedy, że to byłby mu system obronny, nigdy w życiu nie wyszłaby taka historia na światło dzienny. A ja teraz się tak samo śmieję, jak wtedy się śmiałem. Z tym. Mhm. No bo co miałem robić, powiedz mi tak szczerze, miałem płakać nad tym, że ważę kurwa 200 kilo, to co miałem zrobić? Miałem sobie odciąć ten brzuch, mm -hmm. w tamtym momencie już nie złamać tego krzesełka, no kurwa, tylko, się posta tylko i wyłącznie pozostawało się z tego śmiać, no. Śmiać, po prostu śmiać, że z tej sytuacji, że to krzesełko się złamało. A to, że byłem gruba, grubasem, który waży ileś tam kilo i spowodował, a moja waga, załamanie się tego krzesełka, no nad tą sytuacją, nad tą, nad tą sytuacją trzeba było płakać. Ale no kurde, no to było śmieszne, jak chłop mnie krzesełko. Nie? No. Jeszcze trzy. No mhm. naprawdę to było śmieszne dla, same, dla samego mnie. Więc no, nie widzę w tym Wiesz, jakiegoś problemu, że mi było yy, przykro, to obróciłem to w żart. No bo kurwa, no, przecież to było widać. Ja mm -hmm. byłem gruby i tak złamę to krzesło i tak. No. Przecież to kurwa widać było. No. A jako osoba, która przeżyła to, co przeżyła i wy walczyła tą otyłość Walczy. tą kosmiczną no cały czas, tak? E jak ty podchodzisz do tego całego ruchu Body Positive? Który Oj, miał bardzo dobre założenia. Ale, no, według mojej oceny, to idzie w złą stronę. A według Ciebie? No pewnie, że tak. Ja bardzo się cieszę, że ludzie się akceptują. Mhm. Naprawdę. Niech każdy żyje swoim życiem. Ja chcę, gdzie. i ja w ogóle, no. Nie interesuje mnie czyjeś Jeśli chcesz chodzić w różowych skrzydłach codziennie i w parku jogę ćwiczyć, a rówce co chcesz. Jak nikomu nie przeszkadzasz, nie łamiesz prawa. I nikomu krzywdy nie robisz, rób sobie co chcesz. To jest Twoje życie i naprawdę żyj. Ale jeśli to brnie, w, tak jak u mnie brnęło, że gdybym tego nie zatrzymał, naprawdę, naprawdę mógłbym, no umarłbym. Mhm. Więc gdybym ja sobie wbił body pozytyw do głowy, to moglibyśmy tu już nie rozmawiać. No bo popatrz ja bym na, na przykład wbił sobie to go, do głowy to body pozytyw mówił, że jest ok, że ja tak czuję, jem, jestem spójny ze sobą, ok. No to ile lat życia mi w takim tempie tycia zostało? Trzy? Cztery? Lekarz Może... mówił, że ze dwa, no, nie? No, dwa, trzy, no. tak? No to ten body bo bo w moim przypadku, kurde, byłby e, samozagładą. No i on do tego dąży. Ten ruch, według ruch, no, mnie. Tak że troszeczkę to poszło w, nie w tą skrajność, którą powinno. To po, po prostu po, w, poszło w złą stronę, bo zamiast, zamiast tych ludzi ten body positive nie powinien polegać na jakby podejściu do ciała, że do wyglądu ciała, tylko że body positive jak się czujesz w tym ciele. Czy ważąc 200 kilo, wyrzucając śmieci na przestrzeni 100 m metrów od domu, jesteś szczęśliwy odpoczywając w połowie tej drogi? Czy to jest to body positive? Czy to ciało ci jest spójne z tobą? Czy to ciało ci pomaga wyrzucić te śmieci? Czy utrudnia? Dla mnie poz positive to jest e, zupełnie co innego. To nie jest akceptacja swojego e, jakby wyglądu, tylko ja na body positive postrzegam, że to jest akceptacja Twojego ciała pod względem dobrego życia w tym ciele. Mm. Że masz fajnie żyć, że chcesz gdzieś iść, coś zrobić i że Twoje ciało ci na to pozwala. I to powinno być body Że jeżeli urodziłeś się z jedną krótszą nogą, to nie znaczy, że jesteś o, gorszy. Właśnie. To jest body pozycja. No bo od tego to się zaczęło. Tak. I powinniśmy. To to, takich właśnie sytuacji. Tak, tak masz rację. I to powinniśmy pielęgnować. I to powinniśmy ludziom pokazywać. Nie być. Nie to, że to jest złe, że ludzie troszeczkę to inaczej postrzegają, że jeśli są, że jeśli wyglądają tak troszkę inaczej, to no to są body pozytyw, ale w wielu aspektach życia im to przeszkadza, chyba. Troszkę. Mhm. W takim normalnym życiu, tak jak im nie przeszkadzało przy wyrzucaniu śmieci, normalnych, normalnym funkcjonowaniu w ciągu dnia. No, to nie było to Body Pozytyw. No, gdybym ja się wtedy uparł na Body Pozytyw i sobie bardzo to do głowy wbił, no to myślę, że już byśmy nie siedzieli, nie oglądali, nie rozmawiali i nie, nie wiesz. No, Pudelek miałby o czym pisać tak z dwa lata temu. Tak, tak, tak. No, kurde, 3. i wiesz, no to jest ciężki temat, ciężki temat to Body Pozytyw, bo kurde, no, jednym ludziom to daje bardzo duże jakieś tam nadzieje, to Body Pozytyw, drugim ludziom to odbiera. A niech są, nie żyją jak chcą, wszyscy tam, kurwa. Mamy swoje zdanie na ten temat. Wody tak. pozytyw ogólnie nie powinien się odnosić do wyglądu. Powinien się odnosić do tego, jak się czujesz we własnym ciele i na ile to ciało pozwala ci realizować swoje plany, marzenia i na ile ci poz pozwala żyć. Czyli e, taka wewnętrzna spójność ciała z umysłem. O, bo ty jesteś, jeśli jesteś otyły. Albo tak jak powiedziałeś, że masz jedną krótszą nogę, no to na przykład możesz nadal pływać w basenie, tak? I możesz tu się spełniać, ale nie możesz czegoś innego robić. No a tu jednak, mm -hmm. tak jak powiedziałeś, te, troszkę się to poszło w inną poszło w, stronę. Nie w, nie w tą stronę, że mm. ruch Body positiv to ci, którzy na streamach na przykład się obżerają jak ten i oni są body positive a potem słychać, się jeden z drugim to jest body to chyba nie jest body positive. Tak to jest czasem reklamowane. Ja pierdolę. Naprawdę? I potem y, ja widziałem jakieś tam artykuły, że właśnie jakiś streamer czy streamerka, która właśnie czy TikToker, który się obżerał <grym> i content robił na tym, obżerał się po prostu wszystkim jak ten umarł. Wiem, wiem nawet który. No. On był normalnym. Szpuchu. I to, i to było jakby I To jest body positive tak, według to nich? było podpinane pod ruch body pozytyw. Kurwa, ciężko. Dlatego właśnie pytałem o to, jak Ty w ogóle do tego podchodzisz, bo według no ja mnie to podchodzę tak jak do mówię, tego Nie w tą nie w tą stronę, w w tą ja stronę do co tego. Trzeba. podchodzę tak, jak słyszałeś? Dla mnie, body pozytyw to powinno być spójność ciała i umysłu. Mm -hmm. Czyli Twoje ciało powinno Ci pozwalać sobie wygodnie żyć tak, jak chcesz. Czyli good life. Zawsze. Zawsze jest Good Life musi być. Bo dobre życie to jest podstawa. Po prostu dla mnie to jest. Wiesz, no, Good Life zawsze musi być. No mm -hmm. musisz dobrze żyć. no, Kurwa dla innych dobre życie to jest domek na, na drzewie, a dla mnie jest rower i nie wiem, zachłucująca z kingą wózca, tak? To jest Good Life. A rozmawiałeś kiedyś z lekarzem twoim, który z tego co słyszałem, został już twoim przyjacielem poniekąd. Tak, e, jaki jest procent ludzi po takich operacjach, którzy niestety wracają do poprzedniego życia? Tak gadałem, ale yy, yy, nie pamiętam dokładnie, jaki to jest. A to jest powyżej 50%, czy poniżej? Nie powiem ci w żadnym aspekcie, nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie mam bladego pojęcia. Mm -hmm. Powiem ci na własnym przykładzie. Ten sam dzień, kiedy ja miałem operację, miała taka pani yy, po 50. Mm -hmm. I ona po roku yy, już przytyła. Od operacji już przytyła. Okej. Okay. Nie schudła. Czyli, jeszcze Czyli się... ona po operacji schudła i zdążyła przytyć. Mhm. A ja w 11 miesięcy schudłem 100 a w rok 111. A ona w rok przytyła. Schudła mhm. chyba tam 30 i 40 przytyła. Mhm. No to jest. O to będzie moja odpowiedź na to, ile procent ludzi. Nie wiem, trzeba by to sprawdzić. Yy, ale. Trzeba by to sprawdzić. Nie będę mówił, czy spory, czy nie spory. O, koniec okay, tego. Okay. Bo nie chcę tu wyjść na hipokrytę, mm -hmm. ani nikogo nie wiem. A u ciebie nie było też tak, że po tej operacji poszło w drugą skrajność? Poszło. No właśnie, bo jak ja, no 69 ja lat kilo. Jak się przygotowywałem. 69 kilo. Dalej cię głową od tego, tak, że jesteś niedojedzony. Nie boli mnie, no. ale ja już tak sobie, tak sobie to wszystko poukładałem, że, że no już nie zwracam na to uwagi. Boli mnie głowa czasem. Tak. Bo gdzieś tam nie dojem, zapomnę zjeść coś. Wiem, że to nie jest dobre. Mhm. Mm jest to nawet, można jej powiedzieć, kiedyś to było destrukcyjne. tak? No tak. 69 kg na chłopa, który ma 195 cm wzrostu, to jest mm -hmm. skrajna anoreksja, można powiedzieć. Przepraszam tutaj za słowo, bo nie chciałbym nikogo obrazić w żaden sposób, ale dla mnie to tak wyglądało. No. Naprawdę źle wyglądałem. Ale później sam organizm się ustabilizował, wszystko wróciło do normy, do normy 76 kg, mm -hmm. ciach, i to się mniej więcej tak, 76-75 to się tak właśnie waha. No, no i przy, metr, przy Twoim wzroście to nadal jest troszkę mało. No ale przyganiał kocioł garnkowi. <laughs> <laughs> Tylko, że no, ty nie miałeś takich. Y, ty nie miałeś problemu z otyłością, powiedziałeś, że miałeś za młodu, ale z innych powodów, tak nie, wchodzimy, tak, potem nie ja chcę... przez Tak, potem ja przez długi czas chodziłem na siłownię i naprawdę wyglądałem bardzo dobrze, a jak nie chodzę na siłownię, to ja mam taki organizm, że nie chce mi się jeść. No, I wyglądam jak taki. Jesteś leszczem i nie, nie powinieneś się odzywać na ten temat. <laughs> Dokładnie, więc ale pytam się, wiesz, jakby ja tu jestem nieistotny, nie? Pytam się właśnie, jak to u ciebie czy to rzeczywiście nie poszło w drugą znaczy, stronę. E... Jesteś bardzo istotny, to jest raz, mhm. a dwa. Yy, nigdy nie miałeś z tym problemu, a trzy no poszło w tą stronę, no co ci będę ukrywał? No, mm -hmm. Kurwa, no przecież to widać, można obejrzeć programy, to akurat jest takim, wiesz, te sezony idą tak mniej tak. więcej równo, że można to wyłapać. A jak teraz twoje badania? Robisz? Badasz Robiłem się jakoś... ostatnio? Uuu. Nie. nie. To kiedy ostatni raz się badałeś? Czekaj, pamiętasz? czekaj, czekaj. Byłem u laryngologa ostatnio, bo mam chore zatoki. Mm -hmm. Byłem yy... A, robiłem badania przed wojskiem. Tak. Coś w sensie jak przed wojskiem? No, programem przed wojskowym. A dobra, okej, okay, tym, no. Robiłem badania, tak. Nie, to dobrze. był. Mamy suflera. <noise> Mamy. Człowiek mój, człowiek prywatny, niepubliczny, Kinga. No, Człowiek orkiestra. Mhm. Uzupełniamy się. Ona mi dużo przypomina rzeczy. To jest spokojny człowiek, który dużo zapamiętuje i, e, i mi przypomina. A ja mam ADHD i dużo zapominam. No, dużo zapominam, tak? I ona prostuje mi nieraz. Mhm. Ja jak na nią spojrzę, to już wiem. E, robiłem badania, były ok. Nie robiłem dawno. No w tamtym roku, tak. W tamtym roku, w sierpniu robiłem, ok. Byłem ostatnio u laryngologa i u okulisty, mhm. no, bo mam problem z zatokami. A później jak robiłem. <ścoughs> Historia. Dobra opowiem ci. Jest taka kwoka, lampa czerwona. Mm -hmm. Naświetlasz tutaj sobie. Tak. Świetne to jest. Wiem, bo też to miałem. Gdzieś tu te, Kurde źle coś zrobiłem, zacisnąłem. Okulary. Kurwa stary wsiada, wstaje. Z, wiesz, bo to przy stole takim kuchennym mamy duży stół w domu. I stoję i tak. wstaje. Kurwa wysza. Widzę za mgłą. Dobra, poczekaj, tu siedziałeś tego. Kurwa, pół godziny mija. Wyższa kurwa, ja widzę za mgłą. Prześwietliłem oczy, wiesz? Panika, ja panika od razu, kurwa, wiesz. Hipochondryk, kurwa, stary. Ta kleję w majtki kurwa, siedzi i wiesz, uspokój się, co ty kurwa, i spać zdejmę, już ten mój, no. ale ja wiesz, no. wbita wbite, no. wbite kurwa, pierdoliłem oczy, tak, pierdolę, już mam dość, zatoki chore, kurwa, ja pierdolę teraz oczy tą kurwa lampą, wyjebę ją, wyjebę ją przez okno, no i nie mówiąc jej, żeby hmm. nie śmiała się ze mnie ani kurwa nie, no. nie denerwowała, Poszedłem do najlepszego, wiedziałem, gdzie jest najlepszy okulista w Kielcach. Naprawdę no. najlepszy jest gość. Fama się niesie jak skurczybyk. No i wchodzę i jego córka, która jest lekarzem. Dzień dobry, dzień dobry panie. Ja to tak, to i to zrobiłem. I muszę się dostać dzisiaj do lekarza, bo ja zgłupię je. jak tego nie zrobię. No bo ja kwa, śnieży mi przed oczami. Kurwa nawet teraz nie widzę. Baba szczaw majtki, kurwa. No szczaw majtki, nie? Wziąłem ja jestem lekarzem. Ja mówię, ten, dobra, to mnie przyjmie pani prywatnie, ja zapłacę, już chcę mieć spokój. Siadłem, popatrzyłem, mówił, proszę wzrok, soku milenium, kurwa, Falką, razem z czubaką na pokładzie, kurwa i z hanem solo, nie? Kurwa, no wspaniały, ma pan tu kropelki wszystko skogi. Ale przy pani, ja naświetliłem te oczy. Nic pan nie naświetlił, idź pan już, kurwa. No i tak pogadałem z nią, pogadałem z nią, no i. Stary, no, okazało się, że te oczy są w sposadku, ale kurwa już nie naświetlam tą lampą, profilaktycznie. Ale przeszło samo. Nadal mam chore zatoki, kurwa. Nie przeszło. A nie, z tym śnieżeniem, tak, z no. kropelki. Nie, no mówię o oczach, no, czy Ta, przeszło? Tak, ja już taki jestem, no. kurde, no, chłopie, no, jestem taki dziwny gość. No, ale mam nią i ona mnie mhm. zawsze sprowadza na ziemię, tak, tak, z w takim sensie, że... fajnie mieć taką osobę, która no, że że wiesz, że pełen, że ona śmieje poniekąd, się nie? ze mnie, ale no. jak jej powiedziałem, kurwa, że, wiesz, byłem u okulisty, no, no tak, dobra, że poszedłeś i czuję, że, czuję, że jej taki kamień z serca spada, że ja nie przyjdę do domu i nie będzie... Tak, Bo, kurwa się żywi, no ej, pomakaj. Ja Robiłem to samo w chacie. To tak. ja cię zapewniam, że ona robi. Ona tak. Ja nie? no spójrz, spójrz, a ona. No tak, nie, wszystko dobrze. I wiesz, ona już na świętego spokoju, kurwa to robi. No. Ja mam to samo, ja też jestem Hipochondryk i w ogóle, jak Kurde już coś polegał. nie mam... a ja wtedy wstałem, to już byłem Stevie Wonder, kurwa. <laughs> no tak było. <laughs> Na sam koniec jeszcze ostatnie pytanie. tak Ej, naprawdę. Fajnie. Yy, to ja Ci chciałem teraz powiedzieć mm -hmm. coś. Fajne tematy poruszyłeś. Kurwa, fajne, dzięki. Cieszę się, bo Street Food Polska. Wiesz co, bo ja, ja robię to tak, że. Wiesz, ile jest podcastów w Polsce? Dużo. Ponad 10 tysięcy. Żeby, więc, żeby Zaraz zrobić tak coś, mówię, co. coś innego i się jakoś, że tak powiem, wybić, przebić, to mimo tego, że mam normalną pracę, mam dwuletnie dziecko, mam jeszcze żonę. To Masz przez, podcast. Tak, przez ostatnie dwa dni, gdzieś tam w międzyczasie, między tym, jak mój młody był w żłobku i ogarniałem jakieś jeszcze inne rzeczy, musiałem siedzieć, przygotowywać się. Więc tyle, na ile mogę się przygotować, na tyle się przygotowywuję. Jak widzisz, nie mam pytań w ogóle przygotowanych. A kompletnie. Dobrze, ja nie dobrze. mam nic na planie. Staram się Fajnie. Staram się luźno i staram się to zrobić tak, żeby rzeczywiście, jak ktoś już na to trafi, to nie, nie, nie wejdzie i nie napisze, kurwa, trzeci raz to samo z tym samym chłopem, nie? Ostatnie mam pytanie Aha. odnośnie tego te, twojego starego życia już. Eee, wiesz, czy ty dzierżysz rekord polski w ilości zrzuconych kilogramów? Nie, nie, chyba nie. Nie? Nie, chyba nie, na pewno nie. Ale jesteś <grym> w kołówce, czy Nie. Przepraszam. Yy... Bo w sumie to było ile? Kurwa. 250, bodajże dwa. No. Albo może. Nie, dobra. Koniec. Taka była waga. No dobra, taka była waga, i taką przyjmijmy, i mm -hmm. tak zawsze tak w podcastach. Tak. tak, zawsze. I w innych rozmowach. No. Najmniej, 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 najmniej bez zdjęcia, bez mm -hmm. kurwa jakby udowodnienia Wam wszystkim, bo Ty na pewno w to uwierzysz, było 69 600. Na elektronicznej wadze na lotnisku Balice Kraków. Wtedy się zważyłem. Mm -hmm spytałem się pani, czy mogę się zważyć i wejść, bo to było takie pomieszczenie, gdzie się przechodziło i coś mnie tknęło, przechodziło się i siedziała pani um, celniczka, tak, no ta służba mm -hmm. celna i dzień dobry, dzień dobry, wie pani co, jest taka z ten, czy widzę tutaj wagę, czy ja mógłbym wejść, po prostu się zważyć, tak, bo widzę, że to jest waga, mm -hmm. 69,600, to było lato, krótkie spodenki, t-shirt, bez plecaka, bez butów. A jeszcze weźmy pod uwagę, że jest skóra, która swoje waży, która Ci została po tym wszystkim, tak, prawda? Tak, ale więc później jakby... było, no, później już się wyrównało i mm -hmm. to więc tak, to możemy na, przyjąć, to możemy tak przyjąć, tak. To z czystym sumieniem mogę powiedzieć. Czy e... to było 190 kg prawie? Tak, 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 ale liczmy od, no? li... może tak, liczmy od dnia operacji... To było 229 albo 239 niedziela się yy, zarejestrowałem w szpitalu w Łęcznej. W poniedziałek miałem we wtorek miałem operację. Muszę to sprawdzić, 229 albo 239 mhm. to był dzień, jak przyjechałem do szpitala przed operacją bariatryczną chyba 229. Wiesz, hmm. to jest dla mnie kosmosem największym. Tak. Yy... Kurde, muszę to sprawdzić. Ale dobra, przyjmijmy tak, no. możecie sobie. Jeszcze jest tak. dla mnie największym kosmosem, że ty to wszystko zrobiłeś bez pomocy kogoś od głowy. A, tak, tak. To jest dla mnie fenomenalne. Bo dla mnie, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do pewnego życia przez całe swoje życie, Aha. i zmienia tak drastycznie swoje życie na nowe. No to głowa może ciężko, często głowa po prostu może nie nadążyć. No nie nadąża czasem. W takim sensie, że no jest mi ciężko, bo jestem człowiek tak i nie powiem. jest ciężko, Tak, no. ciężko mi jest po prostu z, z tym wszystkim, ale kurwa to pies ma kręcić ogonem, nie, mhm. kręcić psem. Ja wyznaję no? tą zasadę. Tak? Dostajesz przez to takie propozycje jakiś y, motyw. I innych takich rzeczy, żebyś przyjeżdżał, opowiadał swoją historię i motywował innych? Dostaję i nie dostaję. Dostaję od ludzi gdzieś takich bardzo, um, którzy mocno grzebią i się do tego mocno przygotowują, tak jak ty, czyli z, chcą poznać moją historię, mhm. a ja nigdy tego na forum nie opowiadam. Więc ludzie, którzy, na, dla których bym był łatwym, ciepłym kąskiem do zarobienia pieniędzy i byłbym takim coachem, o mnie, o mnie po prostu nie wiedzą, że ja tak barwnie opowiadam i mógłbym kogoś zmotywować. Mm -hmm. Ech, wiesz, co ja nie jestem dobrym przykładem tak naprawdę, bo ja jak wychodziłem ze szpitala, to w ogóle taki, taką książeczkę, którą dostajesz, ja to zawsze powtarzam, wrzucili do kosza. Książę, do kosza, tak, tak. Do kosza tak, no. tak. I ja później się tak zderzyłem z murem i mówię, kurwa, co ja zjem? No, muszę coś zjeść. Kurwa, nie wiem co. No i sam się tego wszystkiego nauczyłem, no ale moja głowa gdzieś tam, wiesz, od czasu do czasu lubi włączyć reset i znowu tak, wiesz, przemielić. Nie mm -hmm. mówię w żaden sposób, przepraszam, w żaden sposób nie... Nie mówię tu o jakichś odchyłach, odpałach, tylko mam taki dzień, czy takie dni, że. Kurwa, zmęczony jestem robotą, wszystkim, wszystkim już, kurwa. Tak siądę, wiesz, siądę, podumam, powkurwiam się, poklnę, pochodzę, pokopę mentalnie, kurwa, w znak drogowy mentalnie oczywiście mm -hmm, tu. Mm -hmm. I jest wszystko ok. I dalej jadę po swoje, nie? No kurwa, no nie wysiada się z pociągu, stary, no, no jak ja bym teraz mógł... no jak ja bym mógł teraz kurwa, nie wiem, no zacząć żreć fast foody, no, nie, kurwa, nie, nie. to nie jest spójne ze mną, to nie jest już big boy. Mhm. Kurwa, no nie, nie wyobrażam sobie tego. No, znaczy, nie, no ja, ja jestem pod siebie. wrażeniem głowy. Ja jestem po prostu pod wrażeniem głowy i tego, że sam y, jesteś na tyle mocny mentalnie, żeby to w ogóle utrzymać. To, dla mnie to jest kosmos, dlatego pytam też właśnie o tych jakieś mo motywa motywacyjne, ja inne takie tematy. Tak, bym takie ludzi, no. na przykład jeździł kurwa jak kaszpirowski Adin 2-3, kurwa, pokazywał. Nie, mnie no. Bez kitu. no. Bardzo chętnie mógłbym to robić. Kurwa dla ludzie pieniędzy i ludzie publicznie na tym. Pieniędzy. Przecież wiesz, ludzie publiczni na tym też zgarniają kupę kasy, Oczywiście, wiesz. Kamer ale gdzieś tam w firmach i, inne, ale... i inni tacy prezenterzy telewizyjni, oni jeżdżą normalnie po firmach, robią takie rzeczy. Nie? Tak, ale mówię od razu z góry. Mhm że to nie będzie, kurwa, ciepła, miła gadka przy kawce. Tylko, no oni też tak nie robią często. Tylko, kurwa, to będzie cała prawda o tym, jak y, y, trzeba uratować sobie życie, jeśli tylko tego chcesz. Mhm. Jeśli ktoś tego nie chce i czuje, że nie da rady i w ogóle nie podoła temu, to nikt tego nie robi. 10% dla pomysł, za pomysł dla mnie. No dobra. Ok. Ale brutto. Nie, nie, nie. Minus podatek. Ja ten, ja, ja, ja umiem rozróżnić od netto. Też no, firmę a... prowadziłem swego czasu. Tak, no. Miałem taką sytuację, że chłopak miał tam 30 parę lat, pro, y, był na samozatrudnieniu i zapytał mi się, o co chodzi z tym netto brutto, ale to nie ważne. Y... Są ludzie, którzy zrozumieliby moją gadkę i moje podejście, drudzy by się ze mnie śmiali. I tak jest też w programie. tak zawsze jest. Zawsze nie są wiemy. tacy, którzy zrozumieją, zawsze są tacy, którzy... Mnie na, mnie na przykład najbardziej rozwalały komentarze na twój temat, już tak naprawdę ku końcowi, jak yy, pod filmami, gdzie opowiadałeś o tej swojej przemianie i tak dalej, ludzie pisali, no dobra, kurwa, zmienił się z wyglądu, ale z charakteru dalej ham, nie? <grym> ham, kurwa, piszcie sobie, że ham, przynajmniej, ale ham jestem. Dobra, niech Dobra. Ktoś, okay. kto jest charakterny? Nie chcę, piszą mrzecham. Dobra jest okej. Okay. Ale kurwa, ja tu, tu, w tym serduszku jestem sobą. Jestem sobą, jestem dumny z tego. Że nikogo nie udaję. Nie muszę nic robić. Tak jak powiedziałeś, nie przyjmuję wszystkich ofert. I tu to moje serduszko jest kurwa spójne. Ja no jestem i masz matki, swoją miłość tak, swoich przyjaciół, tak, więc jakby no nie jesteś sam z tobą. tematu, przepraszam. Tu koniec tematu, kurwa, no. Ja nie pomidorowa, no. Kurwa, no nie pomidorowa, no nie podoba się. No to nie trzeba no, lajkować, można sobie napisać komentarz. No. Jak będzie jakiś tam, to to będzie. A jak będzie obraźliwy z przekleństwami, no to usuniemy, bo przekleństwa są ogólnie no, niemiłe, tak. I niemiło brzmią, nie fajnie się czyta, jak pada parę słów na K, na P czy na H. Więc no, trzeba takie komentarze gdzieś tam są. So, Publicznego, jak to się mówi. Zaraz się do nas dowalą, żeby też tu klnęliśmy. Ale możemy. Ale rozumiem, jeśli przeklinamy, używamy przekleństwa jako przecinka, jest ok. Ale jeśli piszemy, rozumiem. że jesteś chujem, hamem, pierdolonym, no to ktoś mnie obraża. Tak. A ja powiedziałem tu sześć razy, kurwa, jako przecinek u ciebie i. Zgadzam się. I nie obraziłem nikogo, ja nie rozumiem obraziłem dlatego ciebie, tak. No. Ja rozumiem dlatego A jeśli ktoś na nas napisze, że my jesteśmy tacy owacy, no to już wyraża na nasz temat opinię Obel żywo. Ja z takimi jadę do spodu. I zawsze bardzo będę... dobrze. Bardzo dobrze. Ja ostatnio nie... nawet miałem taką sytuację, że naprawdę dostałem komentarze takie dwa, że siedziałem z moją żoną. Śmialiśmy się na początku, że naprawdę musiał używać bluzgatora swego czasu, za, za młodych czasów, jak to wyszło, że takie potrafił wymyślić. Ale potem, ja tak będę robić na Instagramie, wyszedłem sobie na profil screenik, na Insta Stories, jego zdjęcie z oznaczeniem, z komentarzem. Eee, a pech chciał jeszcze, że podchwycili moi goście, którzy okay. mają zasięgi po dużo, set tysięcy, też udostępniali, żeby pozgłaszali. No i chłop z profilu publicznego. Na, na, zrobił prywatny. Teraz nie wiem, czy zniknął, czy nie zniknął, no ale już Znikną nie jest taki pewno. odważny. Zniknął, bo mogą, wiesz, zawsze. No. Bo prawdziwy człowiek, który ma jakikolwiek charakter, przyjdzie i napisze ci, słuchaj. Nigdy w życiu tak, tak, tak. i tak jesteś chuj, bo... ale dlaczego jesteś chuj? Bo tak i to mi się nie Miałeś podoba. Miałeś kiedykolwiek w y, y, życiu swoim, tym telewizyjnym, że ktoś do ciebie na ulicy podszedł i powiedział, ty to jesteś kawał chama, buca i w ogóle... Nie. Właśnie. A w necie? Trzeba Kingi zapytać, bo ona czyta komentarze. Mhm. Ja nie czytam, nigdy nie czytałem. Ja się wszystkiego dowiaduję teraz od niej, a wcześniej od O, jesteś tu i tu. Okej, okay, fajnie, super, fajnie, cieszę się. No, napisali tego. Patrzę, co? No, napisali to, co napisali. No, no, jestem osobą publiczną. Co ja będę walczył na przykład z nimi? No... Mhm. Trudno, no niech chcę piszą. No co? Przecież oni mnie nie znają. Nie wiedzą... Dużo, dużo spraw nie wiedzą z naszego życia, tak? No i tak Na powinno przykład takiego zostać, zdjęcia, nie? które pokazywałeś wczoraj Edziowi, no. I tym optymistycznym akcentem dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Dziękuję ci bardzo, super rozmowa. Cieszę się Dzięki. Bardzo.